Oddajcie im moje muzyki. Gdzie są moje muzyki? Właśnie, a po muzyki nie mam tutaj wszystko działa. Sięgam, że jestem obrzydliwie przeważywiony, jeżeli chodzi o ustawienia dźwiękowe na Simlapsach. Bo za każdym jednym razem, jak tylko dzieją się jakiekolwiek update'y systemu, sprzętu, czy cokolwiek, to Simlapsy mają problemy. I wolę zawczasu wejść zobaczyć, czy jednak tym razem nic się łaskawie nie wywaliło. No właśnie mamy, co my ostatnio obiliśmy. Takie czas na szybkie przypomnienie sobie. Oh no. Maja. Cześć, Sylwio. Maja, czemu? Ze wszystkich rzeczy. Czy ja mam dwie osoby używające Agi? Doskonale. Czy mam więcej niż jedną personę? Chyba nie. No, pan najwyraźniej Vesta ma piąty poziom. Online do 3 maja i pozostałych pierwszych. To będzie interesujące. Będę musiał się dowiedzieć, jaka jest różnica między rankiem a poziomem persony. O Miko troszkę bliżej. Pewnie by się dało. Inna sprawa, że ja często i tak zmieniam pozycję podczas streamowania. Więc nawet jeżeli teraz jest bliżej, to zaraz może być nieco dalej i tak dalej. Jest git. Jedna rzecz mnie zastanawia. Jakie tutaj są typy obrażeń, Jezu Chryste? Jesus Christ. Boję się. Dopiero teraz zobaczyłem, ile tutaj jest typów obrażeń. Zgaduję, że mamy jakieś 5 różnych fizycznych. Cześć Sebastianie. Dopiero to spotkaliśmy też Maję. Tak. Ona wpadła do pokoju dyrektora. Tam mieliśmy z nią pogawędkę ostatnio. Ile, bo co my tu mamy w ogóle? Zastanawiam się, co to są za typy obrażeń, bo wiem, że FI to Fire, WT to Water, WI to pewnie Wind, R to Earth, IC to Ice, L to Elec, NC to pewnie Nuclear, L to Light, DK to Dark, AL to Almighty i jeszcze są jakieś Enerim MN. Właśnie boję się zapytać, czym są te typy ataków, zwłaszcza, że chyba nie mamy żadnego... czegokolwiek to mi wyjaśni to jako tako. Jeżeli gra mi będzie to mówić, to z chęcią dowiem się samemu, ale... Póki co nie zdaje się, że miał się dowiedzieć. Cześć, Petku. Chyba, że gdzieś... Nie, no wątpię, żeby to gdzieś było. Bo w statusie też raczej, no... Właśnie to jest ten problem, że nie mogę sobie na nic najechać jako tako, żeby powiedzmy jakąś pomoc zobaczyć. Akurat sobie zrobiłem herbatę z sukiem. Znaczy, żeby nie było, ja streamuję na doradztwie finansowym, więc trzeba uważać z takimi tekstami. Żeby nie było potem zdziwienia. Low fire damage, low water damage, medium sword damage, low earth damage, instant light kill, fire. Okej, czyli na razie mamy tyle, ile widzę. Shin. Nie no, wierzę, że nie. Zwłaszcza, że Shin jest obecnie raczej niekoniecznie w miejscu, gdzie może wejść się na streama, jak mi się wydaje przynajmniej. Człowiek ratatorski nigdy tego nie spotkał. Mam pytanie. Czemu niebo jest niebieskie? Bo ktoś rozlał niebieską farbę. Przewinąłem dialog. Znaczy, przewinąłem opcję dialogową. Nie chciałem.
analizę robi. Wydaje mi się, że wszystko to obecnie wiemy, co aktualizuje się z ilością walk, które stoczymy. Tatowski jest wściekły. Czemu sprawia, że Tatowski jest wściekły? Nie chciałem, naprawdę. Ale na szczęście Tatowski nie jest tak naprawdę wściekły. Udawajmy coś. Okej, czyli nie chcę być traktowany jak dziecko. To porozmawiajmy o męskich rzeczach w takim razie. Okej, czyli bardzo mnie nie lubi, rozumiem. Nie chcę z nami rozmawiać. Bąk. Jeden. Czy ja gram na jakimś easy czy coś? Znaczy domyślam się, że to, że ja teraz narzekam, że jest za łatwo, zostanie mi natychmiast wybite z głowy, jak tylko jakiegoś bossa spotkam, ale... Te jedynki wyobrażenia wyglądają co najmniej dziwnie. A 5 expa, o Boże. Yuki potrzebuje 85 aż. Czyli nawet taka walka z czwartym poziomowym demonem dużo mi nie daje. Jestem już chory, nie boję się klątwy. Pomagam tylko dlatego, żeby rozwalić rzeczy. A. Gdzie mieliśmy iść teraz właściwie? To jest pytanie. Chyba na górę? Znaki zapytania, czy nie na górę? To było tak dawno, że aż nie pamiętam. Kajdobus niestety działa tylko na jednego przeciwnika, więc nawet jeżeli bym chciał, to nie mam chyba tego użyć. Slime Ghost. Powinienem pogadać się z Ghostami, bo jeszcze nawet Tate'ów nie widzimy. Puśćmy Ginko. Powiedziałem puśćmy Ginko. Czemu ja to muszę zatwierdzać? Zatańczmy z duszkiem. The moves. Mam nadzieję, że tańczy lepiej ode mnie, co najwyraźniej w tym wypadku nie jest prawdą. Pali go w klatce piersiowej. To tak naprawdę miłość. O! Dość zawsze to co, nie rozumiem naszych uczuć, zapomina o swoim własnym dzieciństwie. Ja sobie sprzedałem. O! Nie mogę gadać demonami, bo wszystkie są na mnie złe. Bąk. Wniosek! Trzeba wszystko zabijać. Kiedy masz wątpliwość, zabijaj. To zawsze działa. O nie! Weakness za jeden. Czy mi się wydało, czy duch był niewrażliwy na ataki fizyczne? To bym nie wyśmiał. I też byłby zły. Bąk. Duchy rzeczywiście zdają się niewrażliwe na ataki fizyczne. To co najmniej interesujące. Wyobraźcie sobie trafić na tego walkę nie mając many. To było co najmniej interesujące. Not. Dobra, gdzie ja mogę iść? Tu jest zamknięte, czyli tu na pewno nie jest ten encounter, right? Ksafan. Kolejny nowy demon. Zawsze chciałem coś zapytać, czy jestem uroczy? Bardzo uroczy. Nie można moich miłych rzeczy. To... O. Dobra. Pogadajmy o męskich rzeczach z dzieciakami. Czyli mam to zajść jeszcze raz, dobra?
Let's fucking go. Miałem to zrobić jeszcze raz. Trzeba być silnym. Wściek się. Nie rozumieją nas. Nie miałem. No, mówiłem, że ty wścieknie. Lmao. Nie da się. Wszyscy hejcą tacuje. A gdyby tak po prostu jechać na turbo. Biorąc pod uwagę, że ja te walki robię na auto, bo nie wymagają czegokolwiek więcej tak naprawdę. To chyba będę je przyspieszał, jeżeli nie będę gadał z demonami. Jakby widzę, że one jednak nie są jakieś bardzo ani wymagające i animacje dość długo trwają, więc wydaje mi się, że lepiej będzie po prostu przyspieszać. Czuję się trochę jakbym w Pokémon Go. Autowalka tak wcześniej w grze Atlusa. W sumie, teraz jak o tym myślę. Nowszego jednak wymagają dużo więcej wkładu takiego własnego, że tak to ujmę. Jedyne o co się mogę trochę martwić, to czy many będzie wystarczać, ale mam wrażenie, że moja mana się regeneruje co walkę? Czy mi się wydaje tylko? O Boże, zostałem osuty. A chyba żadnego posumodi nie mam, więc trzeba wykorzystać antidota. Mogę odpalić stałą personkę na hardzie. Właśnie, czy ja na hardzie? Muszę stać o 6, bo mam lekcję. Hold up. Na 6 w sobotę lekcję? Trochę umieram się tylko jak to czytam. Fajnie się wyspałem, fajnie się, że znam uczucie. O mój Boże, znam uczucie. Muszę wstać, ale... Czekaj, czemu ja jestem taki wyspany? O nie. O nie, to jest absolutnie najgorsze uczucie. Trochę daję same zajęcia na 8.30. To też trochę lepiej, ale wciąż jakaś część nie ma takie... Jezu, w sobotę zajęcia. Goddammit. I ja zawsze byłem z tych, którzy uczyli się jako tako tygodniu i weekendy dla mnie zawsze były tymi czasami wolnymi. Więc za każdym razem mam takie, o Jezu, tylko nie nauka weekend. Wyszła na to, że pierwszy blok angielskiego zawodowego im przypadł. A, zawsze mogło być gorzej, nie, mógłby to być jakiś ważniejszy przedmiot niż po prostu angielski. Jesteś okropny. Nie można. Okej. Okay. W czym dość są tacy wyjątkowi? Tak za pilu. To go uszczęśliwiło najwyraźniej. Popatrzę się na niego groźnie. Okej, okay, boi się tego. Jeżeli go będę próbował przekonać. To jest trochę skłonny. Kontakt? Okej, okay, czy nie chcesz kontaktu? Ja wciąż jestem dzieckiem. Okej, dostaliśmy 4 karty diabła. O tyle dobrze. Gdzie moje ekspy? Wcześniej chciałem spać po drugiej, wstawałem o 8. Teraz jest spać o 1 i wstaję przed 10. To się nazywa starość. Nie, no śmieszkuję oczywiście trochę, ale... Ej, ja wyszedłem ze szkoły po prostu. Ja mogę po prostu wyjść w tej chwili ze szkoły? To bardzo miło z ich strony, jakbym chciał pójść sobie na przykład, nie wiem, i do tego kupić, ale nie spodziewałem się trochę. Ja coś czuję, że teraz będę miał odrobinę rozjebany grafik, bo nie wiem na ile informacji już zostały zasłyszane, ale wracam na drugą zmianę z powrotem. A więc tygodniowe streamy w najbliższym tygodniu znowu się nie odbędą. I planowany wyścig też się nie odbędzie, bo wracam na drugą zmianę.
Czuję się trochę średnio z tym, że tak to wyszło, ale ten. Pamiętaj tak, to nie jest tak, że druga zmiana im przeszkadza, ale jednocześnie zdaję sobie sprawę, że jeżeli chodzi o jakieś takie właśnie plany simowe, to jest duży problem, no bo teoretycznie mógłbym simować rankami, tak, ale wiem, że wtedy rzadko kto jest no dostępny jako tako. A nie chcę simować dla samego siebie. Zawieszam do odwania. Podziewam się, że będę przez tydzień na tej drugiej zmianie. Proszę, bo nie jestem do końca wyzdrowiały. Więc spodziewam się, że nie będzie to dłużej, ale jednocześnie to nie jest tak, że mam pewność, tak? Nie mieliśmy żadnej mapy tutaj, prawda? Mamy mapę. Może tutaj trzeba było wejść, tam na środek? Także no, w tym tygodniu na pewno nie będzie SMT, na pewno nie będzie Fire Emblema. To tyle mogę powiedzieć z automatu. Uroczy jak dupa. Cokolwiek nie odpowiem, to co sobie nie może. Okej, okay, najwyraźniej nie jest tak źle. Czym jest szkoła? Miejsce zabawy. Tak, zapraszam do szkoły, w której właśnie jesteś. Okej, okay, perswazja z nim nie działa. Sex appeal. Tak, nabijam się z ciebie. Cześć, Dicky. Okej, okay, czas. Czas na wpierdol, I guess. Obawiam się, że wchodzimy powoli na ten etap, gdzie nie dostajemy ani ekspa za bardzo za walki, a i wymagane jest dość sporo ekspa na następny poziom. Więc nawet nie do końca mi się opłaca. Dobra, wychodzimy na dziedziniec i tutaj był kamień czy posąg, którego nie ma? Samo uzupełniając się z Basman, I know, right? Halo? Halo? Nikt się tym kompletnie nie przejął? Czy Persona 2 w porównaniu z takim SMT 3, AP 3 to bliżej SMT czy Persony? Ciężko mi stwierdzić, na pewno nie ma systemu Prestur, do którego jesteśmy przyzwyczajeni i ataki słabości nie dają dodatkowych tur, ataki w odporności nie zabierają tur i tak dalej, więc powiedziałbym. Znaczy, no to inna sprawa, także to są jeszcze te starsze persony, które są bardziej takim no, zwyczajnym RPG-iem, a nie symulatorem życia. Przynajmniej takie mam wrażenie póki co. No i póki co to jest, nie wiem, bardziej Dungeon Crawler, aniżeli coś bliższego z takim personem, jaki znamy, więc chyba rzeczywiście bliżej jest jakiś SMT-ków. Statua sobie chodzi, ale fajnie. I to z nią zrobimy. To niemożliwe, jak coś tak niedorzecznego mogło się wydarzyć. Moje 3000 jenów, och ty biedaku. Jest tak jak słyszeliśmy, plotki się sprawdzają. Ej, jestem bogaczy o 3000 jenów. Chodźmy, coś zjeść to co ja. A możemy najpierw załatwić całą tą stawę, którą tu mamy? Statua dyrektora, która podobno chodzi, no nawet widzieliśmy, że chodzi. Fakt, że jest tak wypolerowana, to chcie drażni. Proszę nie wchodź we mnie. A co z kamieniem? Najwyraźniej nic. Czy kamień na to wpływa na posąg? To okropne. Jakaś hera, co robić? A, to robicie, musicie stąd iść. Czemu? Patrzcie, ten posąg, chodź tu sobie, nie uważacie, że to niebezpieczne? Nah, to tu dużo bardziej niebezpieczne rzeczy. Takie jak, nie wiem, demony.
Zdaje się, że nie ma w nim silnika. Kto by pomyślał, co? Statua naprawdę chodzi. To chyba przez plotki, co? No póki co sporo plotek się spełniało, więc może być. Ten opartek chociaż się rozumie, co się dzieje. Się, że się z nim założyłam po drodze. O, moje 3000 jenów! Dobra, przyznaję, plotki się sprawdzają. Cholera. Nawet mi jego nie szkoda. Posąg kursi dyrektora Hani. Patrzcie na mnie, podążajcie za mną, nie liczcie na mnie. To całkiem sprzeczne stwierdzenie. Czy na niego sprawia, że czujesz się w niewyjaśnienie zły? Dobra, czyli tutaj nic tak naprawdę nie mamy. To gdzie mamy iść w takim razie? Dobre pytanie, gdzie mamy iść teraz? Poza tym, żeby pobić się z kolejnymi demonami. Znaczy spodziewam się, że to nie były wszystkie jego oszczędności. Przynajmniej chciałbym wierzyć, że ma resztki zdrowego rozsądku i nie zakłada się o wszystkie pieniądze, jakie tylko posiada. Z drugiej strony wiem, że hazard jest rzeczą i jak ludzie nałogowo hazardujący kończą. Więc absolutnie bym nie zdziwił o to ani w jedną, ani w drugą stronę. Te walki dosłownie wygrywały się same, nie wiem jak się z tym czuć. Najwyraźniej w tej grze jestem absolutnie okropny w gadkę, ale przynajmniej zabijać potrafię. Porozmawiajmy. Ja coś o to chciałem zapytać. Czy jestem uroczy? Tak, jasne jesteś. O, on się cieszy z tego, że jest uroczy. Gloomy foolish. Przestraszmy go. Okej, najwyraźniej tego nie... to nie sprawia, że jest przestraszony. Wcześniej cieszył się, że jest uroczy, więc teraz też się ucieszy, prawda? Okej, najwyraźniej się boi. A jest coś, na czym się zastanawiałem, czym jest szkoła, miejsce, w którym się bawimy? Okej, dawaj kartę. Dwie karty diabła. Będę musiał zobaczyć, co się robi z te karty, ale to przy najbliższej okazji, kiedy będę miał rzeczywiście Velvet Room jak tako. Dobra, to są nasze i nie tylko nasze rowery. Nic specjalnego ewidentnie. Na każdym piętrze chyba będę sprawdzał po prostu jakiś pokoje, które pominąłem. Bo wątpię, żebyśmy musieli teraz iść do którejś sali konkretnie. Tu nic nie ma. Tu jest jedna sala, tu jest druga sala. Tam coś jest, czyli muszę przejść całe piętro. To są koszmary bodaj. Trzeba je zabić. Czy chcesz aktywować pierwszą z portalu Link Inferno? Jasne. Nie mieliśmy go jeszcze, to mi szkodzi. Mieliśmy do tej pory tylko ten wodny. 53 obrażeń. Całkiem sporo. Sześć expa. Pamiętaj, jak zaczną się pojawiać jacyś nowi przeciwnicy, to ja zacznę się zastanawiać nad robieniem czegoś, co nie jest autowalką, ale póki co to nie czuję potrzeby po prostu. I w takich momentach bardzo się cieszę, że gram na emulatorze, bo jakbym sobie pomyślał o graniu na normalnej konsoli, gdzie musiałbym patrzeć na te wszystkie animacje, to pewnie byłoby dużo gorzej.
Aczkolwiek to też kwestia, że nie wiem, jakoś trochę odzwyczaiłem się od grania w JRPG, które mają taki normalny system walki i nie mają żadnego przyspieszenia. Okej, czyli tu nie wejdziemy, bo mają bardzo ważne spotkanie na temat naszego kryzysu. Fight me. To co, wbijamy maksymalny poziom tutaj, w takim tempie? Nie no, wiem doskonale jak działa system expa. Że raczej nie ma szans na to, ale... dobra, tu mamy ten pokój, czy z drugiej strony też jakiś jest? Level 99 speedrun, oj tak, tak. A potem, o, czemu gra się sama przechodzi? Ada, to task pobity. Aczkolwiek to muszę przyznać, akurat, że w porównaniu do innych SMT-ków grałem jak tako, jest bardzo dużo jakichś rzeczy, których... w sensie rzeczy, demonów, których wcześniej nie spotkaliśmy. Swadoko, to co jeszcze? Myśmy się kiedyś spotkali? Tak, tylko żartuję. Czemu mielibyśmy? Tak po co świetnie wygląda, że musiałem się przyjrzeć. Jestem uczniem, jesteś dorosła. To kwestionowalne. Moralnie. Legalnie chyba nie, ale to inna sprawa. Czy jest też jakieś przypadki, kiedy tyle z nich się dzieje, zastanawiam się, czy to nie jest czyjś plan. Chodź mi o Hamie. Był wcześniej wicedyrektorem w moim liceum. Wciąż ma okropny gust. Albo 9999, ogólnie jest dużo jakichś takich tytułów, gdzie level capy są bardzo specyficzne. Ostatnio ogrywałem Sea of Stars trochę i tam kojarzę, że jest 30 maksymalny chyba. Na czwartym piętrze był jakiś pokój, do którego nie mogłem wejść. Tutaj nic nie ma. Co ja mam zrobić teraz? Nie, ironicznie nie kojarzę, co ja teraz mam zrobić. Poza bieganiem po szkole i naiwnie liczeniem na to, że coś znajdę. Mogę zawsze pogadać z każdym w tej szkole. I zastanawiać się, czy napady zaraz nie wbije jakiegoś za wysokiego poziomu. Niektórzy ludzie wykorzystują sytuację i się o zamęt na zabawę. Chciałbym, żeby wzorowaliście na tobie to swoje. Nie wiem, zawsze mi się dawało, że mamy złą opinię wśród ludzi, ale co ja się znam? Ale jak go znaleźć, to nie mam pojęcia. Ja chodzi mi kłótnia, ale czy niszczenie bałatów to nie jest bardziej produktywne wykorzystanie naszego czasu? Właśnie, my mieliśmy emblematy niszczyć. Ej, to ty panie, które cię szukały, znasz je? A, no, miałeś już okazję się z nimi spotkać w szkole? Masz farta. Podzieliłbyś się, co? Nope. Czy jedna jest taka chłodna wobec wszystkich? Czy to co jest taka otwarta i w ogóle? To jak więc chłód i nie... Nie jest skierowany w to Yoko. Nie do kuszery, prawda? Właśnie wydaje mi się, że mieliśmy coś z tymi emblematami robić. Czemu? To nie ma sensu. Czemu Liza nie jest przekręta? To nie fair. Oczywiście, to ona jest powodem tej klątwy. Ona prosiła Jokera, aby to zrobił, bo jest on jej zasosna. Tak, oczywiście. Jaka jest upierdliwa, ale... Lisa też może być całkiem chłodna. Czy myślę, że nie jesteśmy jej godni, bo jesteśmy Japończykami? Ty, właśnie. Mieliśmy te emblematy niszczyć. Okej, okay. Już pamiętam. Teraz jak wspomnieli o emblematach, to już trochę mi się przypomniało. Musimy chodzić po klasach i niszczyć emblematy. Na szczęście nie rob nic. No właśnie tutaj mam wrażenie, że o ile w Personie 4 ludzie tego aż tak bardzo nie zauważali, tak tutaj wszyscy mają tak swoje zaleczada.
Czy gry wideo są fajne? Są zajebiste. Duch nie lubi tego. Wow. On się cieszy z mojego nieszczęścia. I'm angry. Ja też jestem angry, dlatego idę wam spierdolić. Dlatego ich nie będzie w poniedziałek. A weź. Za każdym razem mam wrażenie, że jak tak czuję się na streamowanie, że a, bym sobie postreamował fajnie. Ej, Jacku, chcesz iść na drugą zmianę? Najgorsze jest to, że tutaj nawet nie była kwestia, Jacku, czy chcesz iść, tylko Jacku, idziesz na drugą zmianę. Oh well. Piękne to ja. W tej kresie to będą wszystkie. Zajmiesz jeszcze pozostałymi? Jasne. Nie grać pokazuje cechy demonów, ale ja wiem, czy one są takie pomocne. Wydaje mi się, że każda kombinacja jakoś reaguje na dane odpowiedzi. I że jeżeli mamy jakąś taką ładną rozpiskę, która kombinacja jak reaguje na co, to że możemy to wykorzystać. Ale to jest tak, że mi się wydaje i nie jestem tego pewien, tak? Mogę się mylić. Miałoby to jak najbardziej sens. Jesus Christ. Tylko jednocześnie kombinacji jest dużo. Bo to jest chyba tak, że... Każdy demon może mieć potencjalnie... Dwa różne typy, ale nie jestem pewien w tej chwili. Przy czym podejrzewam, że część jest ze sobą sprzeczna, a część nie, bo... Tam jak mówili, że jest ich chyba 8, dobrze pamiętam? Chyba 3 nawet, to jeszcze lepiej. Wydaje mi się, że jest 8, z czego 4 są jakoś parami, że... One się wykluczają nawzajem, a 4 mogą być ze sobą naraz. Więc kombinatoryka szybka mówi, że moglibyśmy mieć coś pokroju 8 razy 4 razy 4, coś takiego. Czy tam 8 razy 6 razy 4? Dużo tego było w każdym razie. Z kombinatoryki zawsze była noga, nie będę kłamał. W każdym razie no, liczba jest na tyle duża, żeby zapamiętanie każdej kombinacji raczej nie było rozsądne. Teoretycznie można się sugerować, wiecie, psychologicznie, że jeżeli ktoś ma jakiś typ charakteru, to że będzie tak reagował na jakieś kwestie. Znaczy to nie jest tak, że ja nie lubiłem kombinatoryki, ale po prostu zawsze gdzieś tam się gubię. Jeżeli sobie tego ładnie nie odpisuję, to tak z głowy mam problem, żeby ten, żeby podać co i jak. Kolejny emblemat do oswojenia. Jeszcze chyba jedna sala lekcyjna została. To będzie ta po drugiej. Nawet więcej niż jedna, jeszcze dwie. Bąk. Cześć, bo tutaj więcej ich nie ma, prawda? Przez to się musiałem zacząć zastanawiać, czy może jednak ich nie ma. Mam nadzieję, że każda selekcja ma tylko jeden. Bo inaczej będę niezadowolony. Bąk? Okej, okay, czyli ostatni emblemat powinien zostać w tym. W pokoju nauczycielskim. Ta wódka przypiętrza od naszej szansy na enkantery. Jeżeli dobrze rozumiem, to ona przechodzi coraz bardziej w czerwony i dopiero na czerwonym możemy trafić na enkanter.
Nie tędy. Czyli takiej zaczynamy na niebieskim, to ona stopniowo... Okej, wycofuję się z tego, co powiedziałem. Lmao. Chciałem wytłumaczyć, ale gra stwierdziła, że się mylę. Ej, poziom. Oh well. Więc najwyraźniej możemy trafić na encounter nawet na żółtym pasku. Ale do tej pory trafiałem głównie na czerwonym, stąd moje zdziwienie. Widziałem reflekty, nie wiem jak się z tym czuć. Dobra, muszę iść na górę. Gdzie najłatwiej będzie na górę iść? Tam by było najłatwiej iść, ale moje IQ na to nie pozwala. Proszę nie bić mojego IQ. W ogóle z głupich pomysłów, które miałem ostatni czas, przechodzimy sobie Elden Ringa z Civiciem. Wow. Nawet nie zdążyłem się ruszyć o krok. I utknęliśmy trochę na najlepszym bossie, na którego Civic nigdy w życiu by nie knął. Takiego jednego, co nigdy nie znał stópek i w ogóle. Więc stwierdziłem, że mogę zrobić jedyną mądrą rzecz, jaką potrafiłby zrobić człowiek i próbowałem ją parować. I najgorsze jest to, że próby parowania jej nawet nie szły aż tak źle, jak można pomyśleć, że będą szły. I bardzo poważnie rozważam, żeby w końcu wziąć to zabić. Dosyć już tego. Nie pozwólcie się tak dać manipulować się zwykłym plotką. Aż to ból głowy. To nie są plotki, to jest prawdziwa prawda. Pani Sareko, co tu? Ty kino? To naprawdę ty, kino. Wracaj się tu ostatnim roku, ale... To nie istotne, co ty tu robisz? Nie wiem, że znowu poszłaś do liceum. Nie wiem, mam tu robotę. Dam ją sobie jako asystentka... Boże święty... Fotografująca asystentka i zajmujemy się pewną historią. Pani Sareko Yukino, znają się? Chyba moją uczennicą w mojej poprzedniej szkole. Masz trochę kiepskie wyższe czasu. Jak widzisz, mamy lekki kryzys. Tak, mam w tej kwestii coś do powiedzenia. Musimy rozwalić wszystkie emblematy w tej szkole. Razem będzie balansowanie między siłą a magią. Wydaje mi się, że tak. Z tego co widzę, inne postacie automatycznie rozdają swoje punkty. Ja na wszelki wypadek wolę rozdawać podobno. Zwłaszcza, że tej część punktów daje jednocześnie nam HP-ki, część daje manę. Więc wolę tak dla świętego spokoju dać we wszystko. To wszystko przez plotki, więc klątwa zostanie zniesiona, kiedy emblematy znikną. Ja też pomogę. Ta co ja, biorę na siebie pełną odpowiedzialność. Masz moje pozwolenie, aby zniszczyć wszystkie emblematy? Well then. Bąk. Podoba mi się, że tak ładnie, idealnie pod nimi zostały pudełka ustawione. Żebym mógł na nie wejść i jebnąć. Bąk. To powinien być ostatni. No dobrze, to powinien być ostatni. Więc wszyscy powinniś wydobrzeć. Wydobrzyliście? O, to dziwne. Myślałem, że tam padę... rozwiąże nasz problem z klątwą. Czy tak przeoczyliśmy? O, zapominamy o największym. Ten wielki zegar na wieży zegarowej, on wciąż tam jest. Ahem. Uwaga wszyscy uczniowie. Proszę o natychmiastowe zaprzestanie niszczycielskich działań na terenie szkoły. Jako dyrektor, wszyscy...
musicie słuchać swojego dyrektora. Słyszycie mnie? Będziecie szanować moją siódemkę tak jak należy. Już szanujemy siódemkę? Siódemkę szanujemy, dlatego Sempa mówi już, nie? Jeżeli dyrektor tak mówi, to chyba nie mamy wyjścia. Wow! Ale posłuszne sukwy. Chyba polowanie na emblematy zakończone. Czas sprzątać. Czy to naprawdę tak działa? Czy możemy się posłuchać schodzić dyrektora? Cholerny chamia. Ale jeżeli wszyscy tak się zachowują, to niewiele możemy zrobić. Czy nie mieliśmy jakiegoś wielkiego zegara, którym mam się zająć? Chyba tak. Tylko kiedy iść tego zegara? Cześć, Chinian, czy pierwsza zagrawa nie jest zawsze zamknięta? Musimy najpierw znaleźć klucz. Prawdopodobnie jest gdzieś w koronie nauczycielskim. Powstajmy nauczycieli, co o tym wiedzą. Wiesz coś może? Wiesz, zagrawa? Po co chcesz tam iść? Jeżeli macie czas, to idźcie sprzątać. Musimy wskazać naszego dyrektora. Wow! Naprawdę mi to z jakiegoś powodu denerwuje, ale ten łysy pa... Znaczy, ta soja. Też lubisz dyrektora, prawda? Tak, tak, tak. Mój ukochany dyrektor. Kurwa jebana. O, doprawdy, potrzebujesz klucza do wieży zegarowej. Ktoś go wziął, więc nie mogę wam go wyruszyć. A, Liza, skoro już ty jesteś. Twoje oceny z angielskiego są okropne. Skoro Liza jest z wami, to jej oceny są okropne. Powiedz jej, że musi traktować to bardziej poważnie. Słyszałaś, Liza? A, klucz do wieży zegarowej? A, więc chcesz tam posprzątać. A, rozumiem. Dyrektor wziął klucz ze sobą, kiedy był w pokoju nauczycielskim. A drugi powinien mieć ze sobą woźny. Ha, rozumiem, wspaniale. Okej, okay, czyli jeden z kluczy ma dyrektor i wziął go ze sobą. A drugi powinien być u woźnego, czyli co, idziemy do woźnego. A woźny był na... którym piętrze, Gen? Czy woźny był na trzecim, czy na... Woźny był na trzecim, prawda? Nie wiem, tutaj jedyne co mamy to demony. W każdym razie najpierw spróbujmy... Nie w tę stronę! Goddammit! A pa 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 pa... Czy jestem w dobrej stronie, czy to jest... Tak, jestem w dobrej stronie. A nie, to dyrektor, czyli na dół. Zajebałem się w akcji. Tu był pokój woźnego, w którym jest też pielęgniarka. No i ciekawe, że na autowalce używają umiejętności. Jestem przyzwyczajony, że bardzo często autowalka sprowadza się do po prostu używania podstawowych ataków. Jest to tutaj bardzo na rękę nam, biorąc pod uwagę, że sporo demonów jest odpornych na ataki fizyczne, ale nie jestem przyzwyczajony. Chcielibyśmy poruszyć klucz do wieży zegarowej. O, klucz? Pan go ma, panie woźnie? Tak, klucz do wieży zegarowej. Masz go, prawda, dziadku? Klucz do wieży zegarowej. O, gdzie ja go odłożyłem? Może dlatego, że tej HPMP jest przy ruchu poza walką? Możliwe, nie wykluczam. Powiem tak, jest to na pewno wygodne, tak? Zwłaszcza, że używanie umiejętności, z tego co widziałem, nabija rangi personom. I... Nie będę narzekał na to, że to się dzieje. Okej, okay, dziadku. Głęboki wdech, wydech i spójrz sobie w pamięć, gdzie go położyłeś. Kto wie, czy on sobie przypomni? Może lepiej sami poszukajmy. Czyli możemy po prostu na Hama przeszukać cały jego pokój, rozumiem. Grubeliny, świeczki... Na wszelki wypadek, mam nadzieję. Na plakacie? Wątpię.
Na stoliku nie. W szafeczce nic nie ma. Nie ma tu klucza, ale jest pełno jakichś dań. Czy kogokolwiek by nie mówiła, to ta pani dobrze się opiekuje dziadkiem. A to wychodzi. Gdzie jeszcze coś może być? Bo pytanie, czy to będzie w tym pokoju, czy nie. A on naprawdę łatwo gubi rzeczy. Bycie stałem to okropna rzecz. I know that. Tutaj parę plakatów. Tutaj ich nie ma. Czy te futony były wietrzone w tej dekadzie? Kurczę, to na pewno nie ma. W telewizorni też nic nie ma. Wow. Szafa pełna. Jest wyśnianek i w ogóle z tą aktorką sobie już kało. Ale klucza tam nie było. Czy jak rozumiem, w tym pokoju nic nie znajdziemy i musimy go gdzieś szukać. Klucz. Mam wrażenie, że zawsze go gdzieś widzę. Może coś wieść. Wow! Co jest to, co ja... Dziadę się, mamy bardzo męską pogadankę. Wydaje mi się czymś innym. Okej, okay, czyli musieliśmy po prostu ze wszystkimi pogadać chyba? Nikt się go nie widzę! A i co wtedy zrobimy? Co drogo, dziadku, tak się zastanawiam, co to jest? A, wygląda jak klub. Jest na niej napisane... Wieża zegarowa... O kurczę, znalazłem klucz! Ruszajmy do wieży zegarowej. Dobra, pytanie, którędy do wieży zegarowej? Przestałem mi się wydawało, że jej właśnie wyleczyłem. Klucz do wieży Pizzuni. Słyszałem dużo o Pizza Tower, jednocześnie nigdy nie grałem i raczej nie zamierzam. To i może sporo osób mi polecało. Po prostu mam wrażenie, że to jedna z tych gier, które są za bardzo nie w moim stylu. Chyba nie tędy, prawda? To chyba nie tędy. Ale style czytałem po... Tak. Alstar dość mocno mnie nie przekonuje. Nie czuję się zachęcony materiałami, które widziałem, o tak powiem. Czy do wieży zegarowej się idzie z czwartego piętra? Nie wykluczam. Ale zobaczymy. Jakby jednocześnie zdaję sobie sprawę, że nie powinno się wypowiadać o grze, w którą się nie grało, ale gdybym miał tak robić, to nie miałbym czasu na nic, bo musiałbym ciągle grać w jakieś gry, żeby móc powiedzieć, że to jednak nie jest gra dla mnie. Zdaję sobie sprawę, że mogę w ten sposób pominąć jakieś naprawdę świetne rzeczy, ale... Ech. Mam tylko ograniczoną ilość czasu. Ono momento.
Mam złe przeczucie, I know, right? Takie podejście do tych, na to, by studia zarabiały więcej kasy. Znaczy, ja powiem tak. Ja bardzo często, jeżeli nie jestem przekonany co do jakiejś gry, to powiem bez bicia. Mogę zostać za to zjechany, może do mnie uderzy się FBI czy cokolwiek. Bardzo często znajduję sobie tak zwaną wersję demo w butelce z 7 mórz. Jeżeli coś mi nie podpadnie, to nie czuję się źle z tym, że kupiłem sobie grę za $250, która mi się nie spodobała. Jeżeli coś mi się spodoba, to kupię to albo za pełną cenę, albo poczekam na promocję. 250 dolarów. Czy ktoś powiedział edycja kolekcjonerska Persony 3 Reload? Nie no, to wciąż nie jest 250, żeby nie było, ale jakoś specjalnie daleko nie jest. Bo ile kosztowała kolekcjonerka? Przypomnijcie mi. Ale powinienem zapisać się, zanim tu wejdę. Popełniłem błąd. Aż tu pełno kurzu. Moje idealne włosy się rozwalą. Fajne chmurki, takie różowe. I know, right? Ja często właśnie... To jest powoli ta pora roku, kiedy... Jak wstaję rano, żeby iść na zakupy, to właśnie w taki ładny wschód słońca jest z takimi różowymi chmurkami i... Zawsze żałuję, że nie mieszkam gdzieś na wyższym piętrze, żeby móc sobie zrobić z okna zdjęcie. A nie wiem ile kolekcjonerka, $200 kosztuje ta najdroższa edycja. I co gorsze, jedyne co jest w niej takiego wyróżniającego się, to figurka Aegis, która nie jest jakaś wybitna moim zdaniem. Znaczy nie powiem, że wygląda źle, ale moim zdaniem za tę kwotę to zdecydowanie nie jest... Nie jest to. Moja wersja demo to są gameplay na YouTubie. Nie zawsze moim zdaniem to wystarczy, bo mogę spojrzeć na coś i będzie mi się wydawać, że to jest ok. A potem sam wezmę kontrolę w ręce i uznam, że w to się gra zupełnie inaczej niż gameplay mi pokazywał. Potrzebuję powiedzmy na własną rękę zobaczyć rzeczywiście gameplay. No, wiadomo, że nie zawsze to będzie powiedzmy odpowiednie, biorąc pod uwagę gatunki, także w JRPG-u takim typowo turowym ciężko jakieś większe różnice między tym, jak ja wybieram menusy, jak ktoś grający wybiera menusy. Patrz, Sea of Stars. No, Sea of Stars, gdyby nie było na Game Passie, to bym sobie mocno pluł w brodę, że je kupiłem i pewnie bym zwrócił takich Baldura przed 2 godzinami, bo... O Jezu. Czy ja znowu mam robić wywód na teraz Sea of Stars? Come on. Come on. O, to indyk, więc powinniśmy go oceniać lepiej. O, nie. Gameplay Utakila. Znaczy, akurat z Utakilem jest to tyle zabawnie, że ja widząc Utakila nie wiem, co tam się dzieje. A domyślam się, że jakbym grał, to byłoby dużo gorzej. Jeżeli ja nie widzę, co się dzieje oglądając gameplay, to wiem doskonale, że podczas grania będzie na tyle źle, że kompletnie nie będę ogarniał i dlatego absolutnie nie jestem w stanie wyobrazić się w sensie grającego w tego. Pana Hani tutaj też nie ma. Rozwalmy wielki zegar, żebyśmy mogli się tam wydostać. Ale to już się miałem, co to było. Bonka jest? O co chodzi? Mam coś na twarzy? Gacza szefie, za tobą! Nie być. Ha. Czas nie może być uwolniony. Mówiłem to tyle razy. On zniknął, ale mam wrażenie, że... Kiedyś go widzieliśmy.
Hamia? Tam na górze. Joker? Oh my. Czy to Joker? Yep. Dyrektorze Hania. Więc byłem zamieszany w tą sprawę z Jokerem. Klątwa emblematów i to, że wszyscy się tak dziwnie zachowują, to wszystko przez to, że sprzymierzyłeś się z Jokerem, czy nie? Przyznaj się! Głupia dziewczyno, jak śmiesz. Klątwa emblematów to boska kara sprawdzona na uczniów za ich okropne zachowanie. Wy, głupcy, zapominacie, że jesteście uczniami i manujecie swoje życie na randkowanie czy modę. Wow. O, uczniowie powinni się uczyć, a nie... pracować. O Boże. Powinna mi się, jak na studiach tam mówili właśnie podobne rzeczy. Jak ktoś mówi, że coś tam mu niekoniecznie odpowiada, bo ma pracę na przykład. To państwo tutaj przychodzą się uczyć czy pracować? Kocham studia. Sami na siebie sprowadziliście tę klątwę. Aczkolwiek nie spodziewałem się, że plotka, którą zaczął Liceum Kas, się spełni. Jeżeli zażyczyliby sobie tego wobec mistrza Jokera, to ich twarze powróciłyby na normę. Podążanie za mistrzem Jokerem to w istocie szansa na życie pełne spełnień. Co ci dał? Na pewno nie po prostu twarz. A, mi? Moje życzenie było stać się dyrektorem ukochanym przez uczniów. Jak również ta piękna grzywa. Joker, czy ty nie chciałeś nas zemścić? Czemu spełnię życzenie kogoś takiego? On był łysy. Może? Nie kojarzę. 7 plejat uwolniło zamarzony czas. Zemsta nie jest moim jedynym motywem. Troszkę jest pomiędzy mną, rozdawaczem i tobą, złodzieju. Bitwa z Tatsuyo Tsuo o moje marzenie. Nie pozwolę ci znowu zniszczyć mojego marzenia. Nie pełnię drugi raz tego samego błędu. Czy on płacze? Nie wydawało się. Czas znów jest wolny. Słuchajcie dźwięku dzwonów, które dzwonią dla waszych marzeń, darczyńców. On coś rzucił. Cholera, nigdzie nie uciekniesz. A to już za późno. Czy to na pewno bezpieczne? Okej, czekajcie. Zejdź nam z drogi. Chodźcie, głupcy. Ta wieża będzie waszym pokojem kary. Chwała matce. Czy to mój pierwszy boss fight? Chyba. Czy on dosłownie będzie nas bił wielkim kluczem? Tak. Chałupa maskowa. Tak. Powodzenia. Okej, możemy udawać, że będziemy tym razem walczyć tak jak trzeba. Okej, czyli potencjalnie możemy użyć dwóch Fusion Spelli. I ma zamiar z tego skorzystać. Domyślam się, że Hama jest ostatnią rzeczą, którą mógłbym chcieć próbować tutaj robić. Dlatego nie będę prowo. Chyba spróbujmy z Agi. Agi. No i w takim razie zobaczę, jak zadziała ten Flame Cut dla porównania. Flame Cut Agi. Magna
Oh my! Deal Almighty Illu... What? Czym to jest? Cześć, Tate. Boję się tego używać. Aqua Size też. Czemu znam to Almighty Damage? Halo! Co się dzieje? Boję się. Guys, ja się boję. Czy można go zrzucić z tego? Okej, jest podatny na ogień najwyraźniej. Albo na ogień, albo na asad. Ani? Okej, to... trochę bije, ale... to jest samych together było wiatrem. Wiem. Tylko zazwyczaj Zan nie było Almighty, okej? Okej, on blokuje wodę najwyraźniej. Czyli powinniśmy używać jak najwięcej ognia. I nie używać wody. Kurde, nie zobaczę teraz, co robię. Czym się używało tego drugiego, ognistego. Oh well. To co, Marin Karin na pewno wejdzie. Kopium. Dobra, spróbujmy z Safe Slash, bo to niby medium damage. Bong, bong, bong. Nie powiem, jak na to, do czego jestem przyzwyczajony, to są bardzo niskie cyferki. Vulkanusem kapnął przy okazji. To Agi jest bardzo mocne, Jezu. Zobaczcie, patrzcie, wchodzi. Ale weszło. Safe slash 12. No ja całkiem spada. Okej, czyli Aqua Magna Agi, Michel Gim Koyoki. Dobra. Czyli tak. Maya może atakować. Tatsuya może sprzedać mu Flamka. Balzak? Almighty Fury. Raczej elementy nie będą wchodzić na bossów, więc nie będę próbował. Czyli tak, Kyoki miał używać Agi. Ginko miał użyć Magny. I ty miałeś użyć Aquy. I powinno zadziałać. Zobaczymy. Come. Hide the boost. Excuse me? Co ja skopałem? Bo myślałem, że sprawdziłem Towering Inferno i było tak jak wybrałem. Zaraz zobaczę jeszcze raz, ale... Hold up. Fusion Spells. Towering Inferno. Aqua Magna Agi. Czy to musi być odpowiednia kolejność? O mój Boże, czy ja tego nie będę mógł zrobić najwyraźniej? No dobra, nie, to nie, I guess. Próbujemy tak, jak było. Ty możesz mu sprzedać... No jak zadziała Mirage w sumie? To mnie zastanawia. Ty mu sprzedaj... Tutaj stasz. Let's go.
Najmniej póki co Maja chyba robi, dlatego że ma Hamę. Cztery, 11. 17. Mirage chyba nie wszedł, bo nie widziałem. Dark Young Legend. A, to jest ten atak, okej. Okay. Nie jest jakiś bardzo straszny, I guess. Okej, okay, czyli wciąż nie mogę tego użyć. Rozumiem. A czy ja mogę zamienić ich turami teoretycznie, tylko w momencie kiedy... A czekaj, czy ja mogę tak zrobić? Ej, to ja mogę zmienić... Okej, okay, to wiele zmienia, nie będę kłamał. I teraz mogę zrobić Towering Inferno teoretycznie. Aqua Magna Archie. Okej. Okay. Próbujemy teraz. Jeżeli teraz nie wyjdzie, to zacznę się martwić. To było Aqua Magna Archie w tej kolejności. Aqua Magna i AG. I zobaczmy teraz. Jeżeli to nie zadziała, to zacznę się martwić. Imbifon nie zadziała, bo boss padnie. Teraz to wejdzie. Dark Young Legend. Nie jest to niby duże obrażenie, ale pewnie będą się nakładać Towering Inferno. Yeah. League of Legends! Hulala! That's a lot of damage! Czy jeżeli teraz dam auto, to czy to poleci? Taki trzeba? Zobaczmy. To dopiero pierwszy boss, yep, bo trochę na początku błądziłem, zapomniałem, co ja mam zrobić. I cześć, samuraju. Underzeal. Mam KS? Nie, to zada. 3. Oh no! I w dodatku nie wiedziałem do końca, jak odpalić Towering Inferno, ale uczę się, okej? Okay? Ile on ma HP, Jezu. Wiem, że nie używałem Fusion Spray wcześniej, ale... Dzisiaj tego jeszcze... Whatever deal. Monka jest? Jaki... Monka jest? Boję się. A teraz wybaczcie sobie, że nie zorientowalibyście się, jak używać Fusion Spelli. O, powoli się słania. Podoba mi się w ogóle, jak dużo Aikichi odbywa w tej walce. Widzicie jego hapeki? Ja też widzę to pełne HP. Fajnie jest. Dark Young Legend. Blok. Blok. Maja. Just kill the man.
Put a gun against his head. Pull down trigger, now he's dead. Maja. Ile expa, holy fuck. Nie no, chyba będę dawał po jednym. We wszystko, tylko nie w szczęście. S? Wygraliśmy! A teraz powiedz nam wszystko, co wiesz o Jokerze. Co do? Uważajcie, się zawali! Czy tak naprawdę dyrektor był wielkim złym lordem, od którego zawali się cała wieża zagadowa? I myk emblemat poszedł się jebać. Wszystko w porządku? Proszę, nie skacz. Ej, cześć, ty Daniu! Lekcje na dzisiaj skończone. Jeżeli będziesz się sprzeciwiać mistrzowi Jokerowi, to nigdy nie znać spokoju. Czy on napa... Paaaaaa! Mario! Czy to nie jest czwarte piętro? Nie, żeby to miał zabić. No to już nie żyje. Ten chyba się spodziewał, że tak absolutnie jeszcze. Joker jest taki samotny. Cierpi od grzechu, który trzyma w głębi swego serca. Przypomnij mi, z jakiegoś powodu tasuje. Wiem, że skądś go znam. Trzęsę się, kiedy widzę jego twarz. Księżyc... pokazuje mi własne podobieństwo doppelgangerze. Mój blady towarzyszu, czemu naśladujesz moją tęsknotę, która dręczyła mnie w tym miejscu tyle w nocy w przeszłości? Czy taki wiesz? To wiesz, znanego jako doppelganger. Cześć go, to co ja? Nope. Maja, nie sugerujesz chyba, że Joker jest doppelgangerem, to co idź, nie? Nie, nie, myślałem po prostu, że jest, że są jakieś podobieństwa. Nieważne, to co ja. Nie, czemu miałbym się przejmować tym, że miałbym być praktycznie Jokerem? Dobra, to teraz Hania ucieka, nasza jedna wskazówka to Jokera uciekła z nim. Ale positive thinking, guys! W takich czasach trzeba myśleć pozytywnie. To nie koniec naszych poszlak. Podążajmy za plotkami. Na pewno zaprowadzam sobie prosto do Jokera. To brzmi jak świetny plan. A ja mówił, że klątwa emblematów została rozpoczęta przez uczniów z Litom Kas. Ej, ej! I sam Katsugaya nie ma nikogo, kogo by znał wielki Michel, kto przesiąłby taką plotkę. Badanie tego to strata czasu. Jeżeli chcemy gdzieś szukać, to zacznijmy gdzieś indziej. Redaktorka gazetki szkolnej szuka informacji o Jokerze i plotkach, może coś znalazła? Powinniśmy znaleźć się Cozy w Pitney z Yamazaki, pewno to. O, ale strzelam, że dyrektor wszedł do wieży zagrowej, aby zdjąć klątwę emblematu. Widzieliście go? Zdejmowanie klątwy to ostatnie, co robił, ale okej. Okay. Wiecie, on tu był, kiedy wieża zagrowa się zawalała? Nie. On... przyje, prawda? Nie, jest martwy. Nie. On umarł, próbując nas chronić? Dziękuję, kochany dyrektorze, i żegnaj. Rest in peace, won't be missed!
o co tu chodziło? Mam nadzieję, że nie będzie z tego żadnych dziwnych plotek. Leszajmy do Peace Dinner. Czy musimy tam iść pieszo? Yep. Mam też pełne HP. Pozwolę sobie zapisać, bo dla bezpieczeństwa. I przy okazji pewnie podat będziemy musieli na parę tych, parę demonów wpaść. Ciekawe, czy wciąż są demony w szkole? Pomyślałbym, że klątwa emblematu została zdjęta i już wszystko będzie ok. Oh, silly me! Jak mogłem być tak naiwny? Chyba nie chciałeś sobie po prostu przebiec przez to miejsce i nie trafić na żadne random countery, prawda? XP trzeba. A co jeżeli ja nie chcę XP? Pomyślałeś o tym? Ja najwyraźniej o tym nie pomyślała. Nie można też gadać z demonami. Nope, to jest ostatnia rzecz, którą będę robił. Bo nie umiem. I przyznaję się bez bicia. Da, zmienię chyba im kolejne, żeby ten, żeby nie musiał aktywować Fusion Spella. Aż z drugiej strony te rangi teoretycznie nabija. Ciekawe, tylko ma jakieś informacje. A co, udaje mi się do pizdnia na filmy taki. Okej. Dobra, na razie wyjdźmy stąd przede wszystkim. Chociaż w sumie, czekaj, czy... Czekaj, właśnie. Zobaczmy, czy w Velvetumie możemy coś zrobić, biorąc pod uwagę, że to kart poznajdywaliśmy. Summon persona. O mój Boże. To wymaga dużo więcej kart niż myślałem, że będzie wymagać. Poltergeist wymaga 8. Tuln wymaga 100. Holy fuck. Znaczy, trochę się powinienem tego spodziewać, szczerze mówiąc, biorąc pod uwagę, ile ich dostawaliśmy. Oh, baby. Oh, baby. Arkana świata. Oh, baby. Czym są te wymagania kartowe? Generalnie przy negocjacjach z demonami dostajemy karty do arkany. I żeby przywołać jakąś personę, musimy mieć wystarczającą liczbę kart. Jak widać, jest ich dużo. Bardzo dużo. Znaczy, z drugiej strony wiadomo, że też za rozmowy dostajemy odpowiednio parę sztuk, tak? A, czyli ty musisz mieć jakieś wolne karty tak zwane, żeby on mógł mi namalować, rozumiem? Ona tylko śpiewa. Okej, czyli tylko u tych dwóch osób możemy cokolwiek robić. W tej nazie efektywnie nie mogę nic zajść. Velvetumie trochę się tego spodziewałem, ale jednocześnie gdzieś tam było taki, była taka nadzieja, że może jednak. A może jednak. Ej, a co może jednak. Actually. U kogo można coś kupić? U kogo można coś kupić tutaj pewnie, co? Yep. Sprzedajmy tylko najlepsze ciuch. Zdefiniuj najlepsze. Ewidentnie chuja nie najlepsze. To gorsze niż tak obecnie noszą moje panie. To, że daje lak plus 2 absolutnie nic nie oznacza. Szczęście nie jest nikomu potrzebne, nie oszukujmy się. Wolę być zawsze unlucky. Hrabia z zegarkiem wokół. Interesujące. Okej, czyli mam te zegarki, które dają dosłownie nic. Czyli na razie zakupy mi nic nie dają?
Unlucky Skywalker? W sumie był trochę unlucky, nie powiem. Gdyby tylko nie miał niskiego gruntu. Czy mogę iść na zakupy w chwilę Sasę, to mnie zastanawia. Jeden miss unlucky, czy pogadasz unlucky? Jedna pani unlucky, zgadzam się. Czy masz jakieś nowe bronie? Jest. I to całkiem dobre. A biorąc pod uwagę, że nas stać. Może jeszcze pancerze będą mieli lepsze. I wciąż będę nieśmiertelny. Bo efektywnie. Ewidentnie to, że obywałem za jeden, to bardzo słaba rzecz. Zobaczmy. Tego mogę kupić dwie sztuki. I tego mogę kupić dwie sztuki. I tego. No bo to teraz tylko wszystkie. Wszystkie rzeczy poekipować każdej postaci. Masz rapier, ty masz to, 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 chodź, ty masz to. Okej, wszyscy już mają to, co trzeba na tej rzeczy. Sexy suit. Czy to wygląda na sexy suit? Czy wam to wygląda na sexy suit? Bo mi nie. A mi nie będę kwestionował. Każdy może mieć swoją opinię, jakakolwiek by ona nie była, czy jakoś tak. Ja się o to kłócić nie będę. Jest brzydki, jest bardzo dziwny. Nie jest to zdecydowanie mój typ ciuchów. Ale właśnie, może macie jakieś nowe plotki, ploteczki, zobaczmy. Hello, any plotkers? Any plotkers? Any plotkers? Nie to. Nie to, nie to, nie to. Cześć. Hold up. Jest tu nie to, ja co zatrzyma. Any plotkers? Żadne plotki. Czy mogę jakieś zastrzeżenie? Nie. Dwa śmieszne sensy. Właśnie nie wiem. Dla mnie on jest taki bardzo. Whatever. Dobra, miało być Yumezaki, to Yumezaki. I w Yumezaki mieliśmy iść Gigamacho. Sklep pytań nazywając się Gigamacho, mają tu wiele różnych rodzajów muzyki. Chodziłem tu często z Szebu i Micho. Micho Teo, czy to ty? Zodiak. Tak, tak, klub, ale nigdy w nim nie byłam. A ty, Chinian? Ty byłeś, ty nie byłeś, prawda, Chinian? Ja też ostatnio nie bywałem. Szeba, ta karma na kota. Mi się kojarzy z jakoś z rzeczami bardziej lofagowymi z jakiegoś przekrętego powodu. Słyszeliście, że ludzie z siedemki nie mogli tu przychodzić przez całą tą chorobę? To no, to jeśli chce kas pojawić się w ich miejsce. To okropne. A mety, witam. Dzień dobry. Kasy. Is this what I think this is? Czy możemy grać w kasynie? Czy możemy grać w kasynie, czy jesteśmy za młodzi? Pewnie jesteśmy za młodzi, co? O, no można tu pojechać hazard, więc przybyłem tu po to, ale to tylko zwyczajna plotka. Podobno mają tu swoje własne monety, aby grać w grę, ale nie widzę nawet menedżera. To brzmi jak... sposób na rozprzestrzenienie plotek. To tu można przewalić wszystkie monomety. Oj, nie mów takich rzeczy.
I Bifal już jutro na tym. Już jutro na Danganronpie. Przepierdanie wszystkich monomonetek. A nie czekaj. Pacinko Silver. Pacinko najlepsze. Najlepsze z gier? To co ja czekaj? Jesteś specjalistą. Tak, a o co chodzi? W czym problem? Zaraz się okaże, że niepotrzebnie kupowałem rzeczy, bo tutaj będą lepsze. Proszę, nie obcinaj mi takich rzeczy. Casual shirt. Aha, czyli tutaj są tylko najzwyczajniejsze w świecie ciuchy. No i ważne pytanie, bo nie zwróciłem uwagi. Zastanawiałem się, czy istnieje coś takiego jak ubiór, powiedzmy, taki poza tymi. Taki poza sprzętem, że tak powiem. Cześć, kapitanie. Witam. Kostiumy, tak, 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 o to mi chodziło. O czym chcesz porozmawiać? Poplotkujmy. Jesteś licealistą z siódemki, prawda? Rozumiem. Tak zauważam, że ty tak mi wyroczy. Jezu, wszyscy są na tacuje. Co sądzisz o naszych ciuchach? My taki to miejsce, gdzie radzi się moda. Czy nie jest to wspaniale? Siem, gwiazdka, 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 gwiazdka. To wy tam cenzurujecie po tym siema. O Jezu. Najgorsze uczucie, kiedy człowiek nalewa sobie napoju gazowanego. Myśli sobie, że nalał tak do połowy. I on się zaczyna tak pienić, że wszystko wychodzi ponad kubek. I taka szybka reakcja. Czy zdąży się rozlać, czy nie zdąży się rozlać? Wniosek, nie pić napojów gazowanych, coś w tym jest, ale nie spełnię tego. Pozwól, że ci wytłumaczę, jak pracujemy. Najpierw powinieneś wiedzieć, że możesz kupić panterz, wybierając kod panterz. Nie. No way! Co ty gadasz? Holy fuck. Jak to w ogóle możliwe? Nie rozumiem. Opcja kup pancerz sprawia, że kupujesz pancerz? Czuję się po prostu absolutnie zniszczony teraz. Niektóre części pancerzy mogą być założone tylko przez konkretne osoby, więc upewnij się, zanim nie kupisz. A ludzie mówią, że dzisiejszego streamu ci ten... Znaczy, ty się śmiejesz, ale ja na początku streama się gubiłem, bo zapomniałem, co robiłem na ostatnim streamie. Cześć, Kenard. To sprzedawanie. Wybierz trzy przedmioty i zostaniesz poproszony o wybranie typu przedmiotu. Potem wybierz, który przedmiot chcesz sprzedać. Normalnie płaci im połowę oryginalnej ceny za rzeczy, które nam sprzedasz i nie weźmiemy od ciebie przedmiotów, które masz założone, ani przedmiotów specjalnych. To chyba wszystko. Czyli taki typowy tutorial. Okej, teraz stąd wychodzić. Kto pisał te brednie? I mean, jest to coś, co przynajmniej w teorii ma sens. Dla osób, które, dla których to może nie być oczywiste. Czy masz jakieś fajne akcesoria? Tak, kolejne, które nie mają żadnego efektu. Doskonale. Bajo! To było z moich zakupów. To dziwne, Cody tu nie ma. Myślałem, że będzie się zajadać Big Pit Podgadem. Otóż nie tym razem. A? Ej, co to Lisa? Nie chcę cię spotkać. A, ty jesteś z tej gazetki Cozy Chickening?
O, nie pamiętasz mnie, co? A nic nie szkodzi. Ważne, że zaskoczyło. Tak, to ja, Chikarin. Chico Ueda. Jedna z redaktorek gazetki Siódemki, znana jako siewczyni plotek Chikarin. Nie jest zbyt ogarnięta, ale świetnie rysuje znajdowanie nowych tematów. Ale proszę się pan skorzystać z joysticka. Czekajcie, już wykopuję mój joystick i zaczynam latać się w symulatorach lotu. O, tak. Ma piórka we włosach. Piórka czy liście? To trochę wygląda bardziej jak liście, szczerze mówiąc. Takie kolorowane. Dobrze, że ty jesteś. Widziałeś może Gordy? A, dzięki, że mi przypomniałaś. Zajmowała się klątwą emblematy razem z Cozy. Dowiedziała się o Lisalisach z Kas, którzy zasiewali plotkę o chorobie Belioni w Zodiaku. Poszła tam do klubu i z nim porozmawiała. To brzmi niebezpiecznie. Zainfilizowała ten klub? Nie wiedziała, że grubaska podjęłaby się misji w ukryciu. Gacio szefie, posłuchajże mnie. Lita, jeśli z kasy powszechnili plotkę o chorobie. Moi ludzie nigdy by się do czegoś nie sprawdzili. Nie uczyłem ich, by byli tchórzami. Grubsia musiała dostać kiepskie info. Byłem w 3D, aby wykonać skok, naciśnij przycisk skoku, aby wykonać podwójny skok, musisz podwójnie cisnąć Enter. A jeżeli zmieniłeś przycisk skoku na inny niż Enter, to sorry, już nigdy się nie dowiesz. A zachowując, jak działa podwójny skok w 3D? Nie będę kłamał, w 3D mam bardzo mało doświadczenia. Wiem, że w nie grałem, ale nie pamiętam w nich jakoś za bardzo dużo. Entej skaczesz do tyłu. I mean... Nazywanie tego podwójnym skokiem jest pełnym nadużyciem. Bo kojarzę, że podwójny enter to jest po prostu taki niski skok do tyłu. A podwójny backspace to jest ten. To jest wysoki skok. Robisz salto, możesz nie sterować do przodu. Okej, okay, w ten sposób. Po prostu jak słyszę podwójny skok, to zazwyczaj mi się kojarzy, że robisz skok i potem w powietrzu drugi skok, dlatego tak dziwnie mi to brzmi. Żeby nie było, ja mówię o tych dwuwymiarowych łącach. W tej chwili, jak jest 3D, to nie wiem. Mówiłem o łącach 3D, nie jakichś łącach 3D. Dostaję mindfucka w tej chwili, czy... Znaczy, wiem, że są łące 3D, które nie nazywają się łące 3D. Ale zakładam, że tutaj było mówione konkretnie o grze łące 3D, a nie o łącach w 3D. Armageddon chyba by... Armageddon były przed World Party jeszcze i one też były dwumiarowe. Jeżeli dobrze pamiętam, te dwuwymiarowe łące to były łące jedynka, o których nikt nie pamięta. Łące dwójka, o których praktycznie nikt nie pamięta. Łące Armageddon, które są tym jednym z bardziej rozpoznawalnych. I łące World Party, które... Zawsze mam wrażenie, że World Party i Armageddon są... Może zamiennie to złe słowo, ale... Są na tyle do siebie podobne, że trzeba być fanem jednych czy drugich, żeby się wykłócać, dlaczego jedne czy drugie są lepsze. Wydaje mi się, że Armagedony miały większą scenę modelską, która dbała o to, żeby dało się w nie jakoś grać. Łansy 2 to był jedyny Łansy, jaki miałem legalnie przy 3D. Ja chyba 3D miałem legalnie jako tako.
Plus potem kupiłem sobie World Party na Steamie. I nie pamiętam, czy miałem Mega na Legit, nie? Właśnie zawsze mi się wydaje, że Armageddon i World Party jednocześnie były bardzo podobne do siebie, ale fanbase obu się kłóciły, że moja wersja jest lepsza. Generalnie każdy powie, że dwójka jest gorsza od tych dwóch, ale jednocześnie nikt ci nie powie, że ta jest obiektywnie w 100% lepsza niż ta druga. Dzisiaj niestety nie dołączę na VC, posiedzę na Wojcza... Nie dołączę na Wojca, posiedzę na Wojcacie. Dobrze, Shinji, dobrze. Ja wiem, że ci marzę, ale może nie aż tak. Cześć, Sevik. A nawet Hania mówi, że to liceum Kaz za tym stoi. Mamy dwóch świadków. Czy wciąż chcesz udawać głupka? Ale jeżeli to prawda, to pewnie to wszystko było od zazdrości. Jeżeli na ich nakrzyczy plotki... Okej, dość tego, już rozumiemy. Idźmy do Zodiaka i powiedzmy się, jak było naprawdę. Jeżeli zdaje się skaz powszechnili tę plotkę, to Aikichi ogarnie sprawę, prawda? No tak, to klub nie da jako sąd, prawda? A chodźmy. Chyba zobaczmy, co tam w tym Zodiaku jeszcze w tym się dzieje. Wcześniej nas nie chcieli wpuścić, ale teraz na pewno nam pozwolą iść, prawda? 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 No tu jeszcze jest gold. A, ciekawe, czy wciąż ten zajmuje. A, nie, nie, to nie jest kio. To na pewno będzie coś ważnego, co jeszcze będziemy mieli okazję zobaczyć. W 1-3D napady były trzy różne skoki, naciśnięcie enteru, podwojenie naciśnięcie enteru, naciśnięcie i przytrzymanie enteru. Ej, żeby było zabawniej, w 1-3-ach tych dwuwymiarowych były cztery różne skoki. Skok do góry, skok do przodu, krótki skok do tyłu i wysoki skok do tyłu. O nie, nie czy to widzicie, ale mamy kwadraciki do zebrania. Najgorzej. Guys, mamy kwadraciki do zebrania. A dzisiaj mam zamknięte. Nie, kwadraciki, moja jedyna słabość. Nie widzę też, żeby coś się tutaj miało pojawić, póki co przynajmniej. Fryzjer też jest zamknięty. Nie ma ustawiania meczy. O mój Boże, kto jeszcze pamięta afery korupcyjne z fryzjerem w roli głównej? O, lichak. Czuję się stary, jak o tym mówię. A nie, czekaj, jestem stary. King Before Sake zaraz taki, czemu mówi, że ja jestem stary? Chybowali. Oj, Czesiu, Czesiu. A hej, czyli przynajmniej na razie nie mam tutaj enkaterów żadnych. Tych podatków nie ma aż tak dużo. W dodatku mamy tylko dwa możliwe przejścia na chwilę obecną. Tu jest bar, a tam jest... Klub Zodiak. No pójdźmy do baru na razie. A bo i nie pójdźmy, bo jest zamknięte. Ale fajna disco kula. Fajny disco balls. Co? Tak czułam, że tu będziesz. No chodź, wracajmy do domu. No tylko też tu jest? Zdaje się, że wciąż nie da sobie spokoju za mną już i taką. Siostro, nie, nie możesz tak dalej robić, albo zrujnujesz sobie jeszcze bardziej życie i nie będziesz mogła biegać. Anna Yoshidaka rzuciła liceum 7. O fryzjerze? O jakim fryzjerze jedu? Znaczy, jaki kabaret to jest lepsze określenie?
sketchów męczących. Jezu, ja nie pamiętam czegoś takiego. Nie kojarzę w ogóle takiego kabaretu. Znaczy, ja wiem, że dość długo nie śledziłem i w ogóle, ale... Anime jak najbardziej kojarzę. Ale sketchów męczących nie, ni chuja. Obecnie prowadzi on związek z tym życia, ale kiedyś była gwiazdą drużyny lekkoatletycznej, zanim przytrafił się jej wypadek. Neonówkę kojarzę, młodych panów kojarzę, łowców kojarzę, moralnego niepokoju kojarzę. Sketchów męczących ni cholery. Siostra, czy naprawdę jestem dla ciebie tak upierdliwa? Yep. Kupię tyś i tyle. Baka! I wychodzi. Słoiczek po cukrze? Po cukrze do herbaty? Czekajcie, bo ktoś się do mnie na Discordzie dobija. Shin, to nie tak! Przepraszam! Nie, tego... nie chcesz... Lecz. Udawanie kogoś, kim się nie jest, nie jest fajne. Kim ty jesteś? Ja, Yukino Maezumi. Zajmuję się fotografią. I czemu wtrącasz się w moje sprawy? Jeżdżaj, co? Radę ci przyjmować, Jadek, ludzie ci dają. Pożałujesz tego, jeżeli tego nie zrobisz. Jeżeli ktoś losowy by do mnie poszedł i zaczął dawać mi jakieś losowe rady, to raczej też bym się nimi nie przejmował. Ale co, ja się znam? A, cześć, jak głupio, nie strzelam. Aż się dziwię, że się nie denerwujesz. Nie, żeby to cokolwiek zmieniło. Nie znoszę takich upierdlisk. A, no co to za kazanie tutaj robicie? Myślisz, że jesteście fajni, czy co? O nie, to liczy wskaz. Jesteście z siódemki, to? Jeżdżajcie do domu po szkole, albo wasz straszny dyrektor was dorwie. Ten dyrektor, którego zrzuciliśmy zwierzę? Spokój, ludzie. Jesteśmy... Musimy być lepszymi, szczęśliwszymi ludźmi niż jesteśmy. Nie chcecie mnie zdenerwować, prawda? Michel? Zresztą. Czemu mielibyśmy się to przejmować? Nikt się cię nie będzie słuchał, nie jesteś już naszym szefem. Ulala. Michel stracił kompletnie cały szacunek. A? Ktoś ty do mnie powiedział? Mam nowego szefa, jest znacznie silniejszy niż jakikolwiek inny. Wszyscy twoi ludzie w Litą Kas przecież są naszego nowego lidera, Sugimoto. Sugimoto? Hidokiego Sugimoto? On jest liderem w Litą Kas? Chyba sobie żartujesz. A, pomocy! O, jak tylko jakiś szybko rzut, to nagle wszyscy uciekają, ej? To tam moje, że ten nowy lider jest silniejszy niż ktokolwiek inny? Chcesz to powtórzyć? To plotka, która się opowszechnia. Słyszałem, że wszyscy mówią, że nowy lider Liceum Kas jest silniejszy niż szef. A więc pod nosem poprzedniego szefa wyrósł sobie nowy, co? Zdaje się to znacznie nagłe. Powstało w wyniku kolejnej plotki. Może Sugimoto też popracuje Jokerem? To na pewno możliwe. Wątpię, żeby przejąłby całą szkołę, nie mając żadnego asa w rękawie. TLBG14, dzięki za flowa. Swoją drogą, na pewno wiesz coś o
plotce na temat przekleństwa nałożonego na emblemat siedemki. A z tego co rozumiemy, zaczęła się wisiąka świadomość coś o tym? Rozpowszechniliśmy tę plotkę, bo Liden nam kazał. Powiedział, że byśmy oczernili reputację siódemki, bo nie widzi. Czemu? Czemu właśnie ten cały Hiroki ma tak za złe naszej szkole? Musimy go zapytać osobiście. Ej, gdzie jest Hiroki? Jest tu, w sekretnym pokoju w głębi. W sekretnym pokoju? Biję mu do niego upierdliwy śmieszek z twarzy. Czekaj, gacio szefie! Czy była ta dziewczyna imieniem Kozi? Badała klątwę emblematu. Nie ma żadnej Kozi, aczkolwiek... była to dziewczyna imieniem Miyabi Hanakoji, która poszła spotkać się z naszym liderem. Co? Czy powiedziałeś Miyabi Hanakoji? Hanakoji poszła do Hirokiego? Ja muszę tam iść. Oh well. Cześć, Kichi! Niebezpiecznie iść samemu. Weź to. Jak to dobrze, że wszyscy nas słuchają? A, gadziaszek poszedł sobie sam. A, już pomijając jego, nie możemy zostawić Kozi. Idźmy za nim. Idźmy za nim. Innej słowy, wychodźmy. To jest zawsze dobra metoda. Weź miecz. To też jest opcja. Anyway. Pesąg mi na dzisiaj starczy. To na pewno. Ale nie chcę jeszcze kończyć Sima. Więc pozwólcie, że się odrobinę przedstawię. To teraz jak ja się mogę przedstawić, żeby to ładnie wyglądało? Najgorsze jest to, że nie mam żadnej sceny na to, co chcę właśnie robić. To jest absolutnie najgorsze. Nie wiem, czy widać. Nie, na tym. Na Discordzie nie będzie widać, na co się przerzuciłem. Jestem pewien, że nic nie słychać. Dobra, czy ja mam jakąś ładną scenę na to? Powinienem mieć tą scenę. Doskonale. Działa, działa. Pomijając to część, w której kamerka nie działa, to działa. Sebik sygerowany absolutnie. Chuju. Żeby nie było, Sebik, to jest nasz ten, to jest nasz... O Boże, nie to chciałem zrobić. To jest nasz kołopowy zapis. A ja idę się bawić z Malenią. Jak już mówiłem, próbuję ostatnio trochę parować i chcę zobaczyć, jak mi dzisiaj będzie szło. Tylko powinien chyba zmienić ten. Nigdy nie pamiętam, gdzie się na Steam Up tak zmienia ustawienia Steam, to jest najgorsze. Zawsze mogę tego. Wejść na Steam z poziomu przeglądarki. To też jest opcja. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Miej kategorię. Blam, blam, blink. Gdyby Sekiro był, to by to sprawował. No właśnie, się śmiałem trochę wczoraj, że ten... że Malenia to bardzo fajny boss Sekiro. Jebane kopniaki. Kopniaki to najgorsza część tej walki, jeżeli chcemy parować. Ile podejść przewidujemy? Znaczy, aż mi się znudzi, bym powiedział.
Raczej nie będę jakoś bardzo długo siedział. Ale jeszcze zobaczę. Kopniak. Kopniak, kurwa! Pozwolę sobie odbić dla flaszki. Aj, kurwa. Chujowo. Jep. Jebałem. Myślałem, że spadowałem. Oh well. Persona ewidentnie była, to łatwo im czas na nie, zgadzam się. Żeby nie było, to nie jest tak, że planuję ją pokonać, bo wiem doskonale, że nie umiem kompletnie drugiej fazy jeszcze. Więc na razie robię to tak bardzo, powiedzmy, dla poćwiczenia sobie parowania bardziej niż cokolwiek innego. Plus podejrzewam, że gdybym chciał rzeczywiście ją jako taką zabijać tym buildem, jak go teraz mam. O Boże. To... Znaczy inaczej, jeżeli bym chciał ją zabijać parowaniem, to pewnie bym zmienił sobie build, bo mój obecny build to jest build pod maga. Który niekoniecznie jest optymalny, żeby takie robić. Grabik. Ona jeszcze nie jest na tego, na Waterfowla chyba. Teraz będzie na Waterfowla. Jestem bardzo złym położeniu na to w takim razie. Rzucamy spela, żeby striggerować atak. Bąk. Zły timing. Bąk. Jestem w bezpiecznym położeniu, więc się leczę. Znaczy, na pewno jest dużo buffów, które faith buildy mogą mieć. Jako tako. Więc to nie jest tak, że czegoś byś nie znalazł. Wiem, że sporo Ash of War'ów jest buffujących. To akurat dla ciebie jest trochę niefortunne, nie będę kłamał. To jest, by the way, moment, w którym ona używa syfu, raczej. Yep. Sparowanie mi jest ten problem, że trzeba być naprawdę blisko niej, żeby sporo z ataków sparować. I w dodatku, jeżeli chcę się leczyć, to muszę dość daleko od niej odbiec. Tu naładowana L2. Bąk. Naładowana L2. Spierdalam. Wydaje mi się, że to jest Waterfall, więc spróbuję go stokować z daleka. To nie był Waterfall. Ola. To jeszcze nie jest Waterfall najwyraźniej. To może być Waterfall za to. To ta sama... tak, to jest ta sama kosa, co? Nie... To źle? Tylko teraz na post 25. Czyli wmaksowana. Chyba spiedam. Okej, to jeszcze nie jest Waterfall. Kopniak, kurwa! Kopniaki mają ten problem, że jeżeli próbujemy je sparować, to przebijają w praktycznie całą staminę. Dlatego staram się tego nie robić, to będzie Waterfall. Hello?
Obie się powoli. Jebnąć się dwójką. To był zły timing. Parę mi nie weszło. Niedobrze. Parę. I powinna przejść między fazami po L2. Albo i nie. Można być i tak. Znaczy, ja bym powiedział, że w Elden Ringu i ogólnie w grach From Software można dość swobodnie używać broni między tymi. Znaczy między... od początku do końca tak naprawdę. Teraz się dać największy problem, bo ona dużo więcej kopniaków używa. Plus ten atak nie jest aż tak łatwy do układania, bo jeszcze robi to. I w dodatku ewidentnie spierdoliłem timing na tym. Jest też dużo bardziej agresywna. O kurwa. A nie, to jest ten atak. To spoko. Albo i nie spoko. Nie będę komuś z drugą fazą, nie mam praktycznie w ogóle doświadczenia, więc tak się boję. Bąk, bąk. Nie atakuje, okej. Będę leżeć. Yep. Nie wiem, czy chyba nie zdążyłem. A zdążyłem. Nice. To był kopniak. Kurde, parę mi nie weszło. Pamiętaj, jest lepiej niż wczoraj na pewno, bo wczoraj pod koniec, jak już próbowałem, to ten. Nie byłem w stanie pierwszej fazy przejść, więc chyba potrzebowałem setu jako tego. Zwykle bronie z dużym ulepszeniem są raczej ok. Tutaj to działa mniej więcej tak, że mam Smithing Stone od 1 do 8 i potem ten ostateczny. I każdy odpowiada za powiedzmy 3 poziomy upgrade'ów, tak? Czyli 1 do plus 3, 2 do plus 6 i tak dalej. I w sumie jest wymagane 12 na ulepszenie. W sumie trzeba 12 danego typu kamieni, żeby ulepszyć się w całości danymi kamieniami, tak? Czyli jest dwa. Najpierw 2 na plus 1, potem 4 na plus 2, 6 na plus 3 i dla każdego poziomu osobno tak samo. To jest powód, dlaczego nie przepadam za broniami, które są ulepszane zwykłymi smithingami, bo są bery, są wymagane pojedyncze sztuki i w dodatku jest dużo łatwiej znaleźć są bery do ulepszania broni. Tak naprawdę do plus 6 włącznie można znaleźć bardzo szybko i wcześniej w grze. A plus 6 to jest odpowiednik, żeby nie skłamać. Jeżeli 9 to 24. Czyli 3 to 8. Czyli 6 to będzie jakiś plus 16 mniej więcej. Gdzie do plus 16 potrzebujemy spiffingów 6, które są już tak bliżej drugiej połowy gry jednak. A 6 sombera zwykłego można znaleźć dużo wcześniej niż drugiej połowie gry. Jeżeli jakimś cudem znajdziemy 7, to 8 i 9 też są wtedy darmowe. A plus 9 to jest odpowiednik plus 24. Dlatego sam dużo bardziej wolę somberowe broni, bo pozwalają na dużo wyższy poziom siły wcześniej w grze, tak powiem. Leżeć. Teraz chyba wejdzie. Yep. I wpierdam. Chyba nie jest jeszcze na tego, na Waterfowla, ale się upewnię. Okej, ewidentnie to jeszcze nie jest Waterfowl. Hello.
Hello. I spierdamy. Teraz na pewno będzie waterfall. Powiedziałem coś. Punk. Łatwo. Rosik chyba wejdzie. Yep. Chcę to bezpiecznie rozegrać. Yep, dobrze myślałem. Ja? A kurde. Jest daleko, mogę łyknąć. No dawaj. Aj, zły timing. Tę ją trzeba obiec. Bong, bong. 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 Prościk powinien wejść. Jep, spierdalam. To nie jest waterfall. To był waterfall. Bank. Dawaj, karcia. To ta słynna malenia. Yep, bardzo fajny boss. Sekiro. Bank. O kurwa. Dobra, to jest okej. To jak ta walka wygląda, jeżeli chodzi o parowanie, to dla mnie jest ewidentny przykład na to, że to jest boss Sekiro. O kurwa. A nie, to nie jest waterfall. Okej. Bank, bank. A propos waterfall, to nie jest waterfall. Bąk, bąk. O Jezu, trochę mi wydała. Ona mi już spokojnie nie da. O Boże, a propos. Bąk. O kurwa, w złym momencie flaszka! Aaaa, to jest gierka Elden Ring, tak to jest Elden Ring, fuck! Aaaa, pierwsza faza tak ładnie szła. Mech, 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 mech. Kosoga, I mean, powiem tak, przez większość gry nie grałem kosą. To Semik potwierdzi, że przez większość gry biegałem sobie z... gdzie on jest? Z tym fajnym mieczykiem. Jest to taki mały, zakrzywiony miecz, który po pierwsze ma takie dodatkowe fale na atakach. A po drugie... Ej, muszę go odwiedzać. A po drugie zostawia na weaponarcie takie wybuchające ataki. Kapłan polega na tym, że zadają dużo mniej ten... przy ripostach, więc wiedziałem, że wolę ten. Wolę. Jeżeli chce się bawić padowanie, to wolę z kosą biegać. Zwłaszcza, że kosa jednocześnie może nałożyć Frosta, który zadaje procentowe obrażenia. A w Elden Ringu procentowe obrażenia to król. Kopniak, mało. Hops, hops. Jep, jep. Pary. Pary. Żartowałem. Pary. Trościk wszedł. Hello.
A to nie było pary? Chcesz o tym porozmawiać? Kopniak, jestem martwy? Nie. Jestem martwy. Zaczynają mi kiepsko w pary wejść. Nie podoba mi się to. Też tu zostaje mać. Tak, jestem na to absolutnie gotowy, biorąc pod uwagę po pierwsze, czym się bije. Po drugie, że bije się w sposób, do którego nie jestem do końca przyzwyczajony. Podejrzewam, że jeżeli by mi bardzo zależało, żeby pokonać bossa, to bym był w stanie ją pokonać, ale próbuję pokonać się parując. Grab. To się obiega. Jep, jep. Pary. 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 Nie pary. Pary. Okej. Jedna flaszka. Mogłem dwie sobie łyknąć. Kopniak. Pary. 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 Jak wstanie, to raz jedna. I spierdalam. Zmiana broni, żeby sprowokować atak. Drugi, do przodu. Łatwo. Kopniak. Kopniaków nie parujemy. Za daleko stałem. Rol. Moje, to dźgnięcie, gdzie ona tak do przodu robi pchnięcie, mam wrażenie, że jest idealnie wzięte z Sekiro na Mikiri Counter. Parę. 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 Raz wszedł, raz ujebne i spierdalam. Zmiana broni, żeby sprokować Waterfowla. Raz. Dwa. Do przodu. Łatwo. Za daleko stała. O Boże, wiem co się dzieje. Wstawaj. Postać mi kusnęła. Pary. Zjebałem. Pary. Silny atak. Uciekam. Nie jestem pewien, czy to nie jest Waterfall. Chcę pojeść w stronę, gdzie będę miał więcej miejsca potencjalnie na uciekanie. To jest Waterfall, czyli dobrze się obyciłem. Do przodu. Oj, zjebałem. Dwie flaszki. I wracam do bicia. Strasznie dziwnie się obróciła. Pary. Nie podoba mi się, gdzie stoi. Chcesz podejść trochę? Pary. Pary. Druga faza. Roll. 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 Wydaje mi się, że da się jakoś uniknąć tych początkowych obrażeń, ale nigdy mi to nie wychodzi. Pary. 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 A ci jebne. I odbiegnę. To wygląda mi trochę jak Waterfall Angle. Okej, nie. Chyba? Odbiegnę. A! Ona nade mną była. Flaszka.
O Boże, to jest waterfall. Jestem martwy. W bardzo złym miejscu mnie złapała na tego waterfalla. Przez to, że ona jest dużo bardziej agresywna w drugiej fazie, jest też dużo ciężej kontrolować, kiedy ona będzie waterfalla używać. Znaczy, w Elden Ringu problemem jest bardziej to, że procentowe obrażenia zadają procent HP-ków, gdzie bossowie mają po prostu absurdalne ilości HP pod koniec gry. A jeżeli my zadajemy mniej więcej tyle, co... O Boże, zjebałem. To będzie szybka walka. Dobra. Jeżeli przeciwnik ma, powiedzmy, nie wiem, z 50 tysięcy HP, aż sobie, ile mam, ale nie właściwie. W jednej fazie, żeby nie było. Malenia w jednej fazie ma podobno 18 tysięcy, no to nawet niech będzie, tak? A my jej bijemy po 300 na atak. To tych ataków trzeba by było wykonać zauważalnie dużo, żeby w ogóle zbić jej pierwszą fazę, tak? O rzeczach typu Fire Giant albo w Placid Defect, którzy mają dużo więcej HP, nawet nie będę rozmawiał. O Boże. Dol. Dol. Tutaj bym nie złapał. Jej. Chyba skaczę. Pary. Tu ją jebnę i będę musiał uciekać. To raczej będzie waterfall. Powiedziałem, że to raczej będzie waterfall, nie wkurwiaj mnie. Teoretycznie, jeżeli chciałbym być bardziej, powiedzmy, uczciwy w tym, że walczę z nią parowaniem, to mógłbym używać jakiegokolwiek dowolnego zaklęcia. O Boże. Zjebałem. Niski damage, by the way. Bo nie chodzi mi o to, żeby zadawać jej obrażenia, tylko o to, żeby wymusić na niej użycie ataku. Ona go używa, kiedy po prostu albo jest w zasięgu, albo jest sprowokowana czymś dystansowym. No, odpowiedzią na pytanie, ile jest to, że używamy na Dragon Sorcerer, to zwiększa obrażenia, które przyjmujemy. Ktoś mi powie, że Omega to nie powinna być wymówka, to jest wymówka. Zwłaszcza, że jest to dość mocno sygnalizowany grab, a graby mają do siebie, że potrafią zadawać tyle i jest to teoretycznie secret boss w tej grze. Więc nie ma absolutnie problemu z tym, że ten jeden atak tyle zadaje. Pery. Riposta. L2. I spierdamy. Albo i nie spierdamy? Nie, mam ochotę powiedzieć, że to powinien być już waterfall. Ale on najwyraźniej jest innego zdania. No, ale jak nie, to nie. Kopniak. Edo. Pery. 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 Nie? Kopniak. O Boże. Uf. Ledwo. Pery. Ach, i weź się połóż na chwilę. A ja spierdam. Chyba nie zdążyłem. Chyba zdążyłem. Nawet nie blisko, by the way. Grab. Zabiłby mnie, gdyby trafił, by the way. Obiec.
Dobra. To jest ten atak. Pere. 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 Pere pan dziobak. Jep, jep. Dla bezpieczeństwa. To jeszcze nie ten moment. To może być ten moment. Jestem nie z tej strony, z której bym chciał. Chcę mieć miejsce do uciekania po prostu. Jep. Do przodu. Okej. Okay. Jeps. L2. Pere. Pere. Leżeć. I L2 może ją dobije nawet. No, ale to dobije, więc jest okej. Okay. Jest okej. Okay. Au, zjebałem. Powinien się oddalować od tego. Albo odbiec. Jedna dwojga. To powinien spadować. Kopniak. Kurwa. To był bardzo niefortunny zbieg. O Boże. Raz, dwa, trzy. Jestem w złym położeniu. O Boże. Nie miałem miejsca na uciekanie od tego ataku, a umiem go unikać, tylko uciekając. Okno do parowania to jest o 10 kilo. To Sevik się musi układać, a z drugiej strony Sevik nie próbuje parować w sosach. Więc tutaj też obawiam się, że... Nie możemy mieć pełnego porównania. Sekiro jest znacznie bardziej instynktowne. No ja właśnie nie mam doświadczenia z Sekiro na tyle dużo, żeby móc się powiedzieć. To jeszcze nie jest Waterfall. Kopniak. Pere. 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 L2. I spierdamy. Źle wytajmowałem rola. Pery. Weź wyjść stamtąd, bo jest tu za ciasno. Pery. Pery. Byłem pewien, że tego nie spadłuję, ale powiedziałem pery, więc weszło pery. Co ja mogę powiedzieć? To jest znak dobrego... O kurwa. Myślałem, że jestem na tyle daleko, że nie użyję ataku. Dla bezpieczeństwa. To jak najczęściej podchodzić do drugiej fazy po prostu. Jep. Bonk. Pery. Pery. Obiec. Jebnąć. Hello. Pery. Ops. L2. Pierdala. Pery. Pery. Ups. Tu odbiegniemy. Pery. Obiec. L2. I spierdam. Jestem na 80% pewien, że po Stars of Rain poleci Waterfall. No i 80% nie ojebało. Ale... Nawet nie blisko.
Ach. Tarcza, proszę, daj tarczę. Hello. Bąk. Pery. What? To było pierwsze i weszło? A mi nie będę narzekał, absolutnie. Rost? Nie, szkoda. Jeżeli jest tak pasywna, to się boję o te fala. Pery. 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 Teraz po tym na 80% to się spodziewałem o te faula. Albo tego jeszcze lepiej. Nie wiem co gorsze, waterfall czy ten atak. Teoretycznie od tego wystarczy odbiegać, ale o Boże. Bąk. Bąk. Znowu? Nie wiem czy nie jestem za blisko. Bąk. 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 Ach, bąk. 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 Oj, dobra. Oj, jestem martwy. Albo nie jestem martwy. Bąk. 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 Możliwe, że zapamiętuję między fazami, nie wykluczam. Bąk, bąk. Grab. O Jezu. Pery. Bąk. Bąk. O Jezu. Au. Znalazłem się w bardzo niefortunnym położeniu jak na skadę tej onie. Myślałem, że waterfalla użyję. Ja pierdolę. Kurwa mać. Nie umiem tego ataku unikać. Jakby trochę rozumiem jak się go unika, ale... Zawsze go unikam w zupełnie inny sposób niż się to robi. Jak się tego nauczę, to może będzie lepiej. Anyway, ta druga faza nie jest aż taka zła, jeżeli akurat się ataki jakieś bardzo złe nie wylosują. Dla mnie złe. Nie mówię, że jej ataki są złe, tylko muszę się ich nauczyć po prostu. To jest tego typu kwestia. Ja tu jestem tą mniej toksyczną wersją Sevika na tę walkę. Bo co się Sevik wczoraj nakurwił na malenie, to o Jezu. Okej. Okay. Bycie tanki na mani. I mean... Prawda. Jestem martwy? Żartowałem. Albo i nie żartowałem, bo... Obróciłem się bardzo okropnym... Bardzo okropnym, może nie w momencie okropnym, tylko w okropny sposób, że zatrzymałem się, zamiast zrobić płynny obrót. I mean, powiem tak, malenia absolutnie nie pozwala graczowi korzystać z tarczy w swojej walce, moim zdaniem. I to jest ten zarzut, który absolutnie nie jestem w stanie przyjąć, że jest rozsądnym zarzutem. Nie licząc oczywiście tarczy do parowania, tak? Tarcza do blokowania obrażeń na maleń to jest najgorsze, co można zrobić. Moim zdaniem. Obok przychodzenia z facolem.
Albo przychodzeniem z holdu samonów. Bong, bong i uciekamy. Teraz Stars of Ruins procuruje jej Waterfowla. Powiedziałem coś? Proszę! Yep. Drugi do przodu. Essa. Ulala. Zdążę? Zdążę. Pere. Pere. Grab. Roll. Roll. Tutaj bym raczej nie dał rady. Pere. I ucieczka. Jak odskakuje, to jestem na 80% pewien, że będzie chciało te faula robić. Jak widać na załączonym. XD. I swear. By the way, jeżeli skończymy blisko ściany, to jest spora szansa, że trzecia część Waterfowla jest nie do uniknięcia tym dodgem do przodu. Takich zazwyczaj to robię. To jest trochę mem. No ale co poradzić, trzeba też wiedzieć gdzie się stoi, jak się unika. No moim zdaniem chip damage byłby dużo lepszym rozwiązaniem niż ten, niż leczenie się. Ech, ten seto flaszkę. Mam ich na tyle dużo, że... Ja częściej umieram mając flaszki, aniżeli ten. Aniżeli ich nie mając. Kopniak. Pery. 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 Sit down. Bitch. Lol, lol. A? Co próbujesz, koleżanko? Pery. Tego ataku się nie da tak łatwo spuniszować w tej fazie. Chyba, że akurat stwierdził, że się da. A? Powinienem mieć miejsce chyba? Albo i nie. Ale muszę odbiegać od razu. Roll, roll. Pere. Pere. Atak, atak i spierdalam. Nie jestem pewien, czy jak ona podbiega, to czy chce mnie bić, czy robić memy. To jest najgorsze. Aha. Ale to odpowiada na moje pytanie. Roll. A, myślałem, że może... Kopniak, o Boże. Jestem martwy. Kopniaki mnie zawsze mylą. Z daleka jestem w stanie wyczuć tę animację, w sensie... Inaczej, jeżeli nie jestem aktywnym uczestnikiem gry, to wyczuję tę animację. Ale jeżeli skupiam się na parowaniu, to odruchowo próbuję parować kopniak. A to sprowadza się do tego, że nie ma staminy. A brak staminy na jakimkolwiek bossie, który po kopniaku robi cokolwiek, to praktycznie śmierć. Zwłaszcza jeżeli jest to boss typu molenia.
A mnie ja nie czuję, żeby to było daleko, że to trochę kwestia moich umiejętności, a trochę kwestia, żeby akurat się dobrze wyrolowało. Bo to jak ona potrafi łączyć między sobą te Scarlet Aeonie i Waterfowl w drugiej fazie potrafi być strasznie demotywujące. Że po prostu czasami kończy w miejscu... W sensie kończy swój poprzedni atak w miejscu, gdzie spadnie na ciebie zaraz atak, który wolałbyś unikać odbiegając od niego. I żarty żartami, ale jest sporo ataków maleni, które mam wrażenie, że dużo wygodniej się unika po prostu je parując. Więc jak już się wyuczy timingów, to ta walka jest dużo przyjemniejsza z małą tarczą aniżeli z tym. Aniżeli z normalną bronią. Oj. Ledwo. Odbiegnijmy. Wydaje mi się, że to nie jest Waterfall, ale spróbuję. A też nie twierdzi, że to jest Waterfall, więc let's go. O kurwa. Dlatego wolę bezpiecznie rozgrywać Waterfowle zazwyczaj. Kopniak. Na kurde. Pery. Fajnie było, jakby dało się Waterfowla sparować. O mój Boże, ale to było przyjemne. O Boże. Znaczy, sporo rzeczy jest takich, które można rozgrywać jak Sekiro, tak naprawdę. Większość tych pery da się robić, tak jakby się robił Sekiro. I różnica jest taka, że ona nie będzie follow-upować, tylko przerwie swoje combo wtedy. Plus druga faza nie jestem pewien, na ile dobrze by się sprawdzała w tym Sekiro, TBH. Ale to mój brak doświadczenia z tego. Ja nie czuję pery w sousach. Rozumiem. A mi to jest w dużej mierze kwestia wyuczenia się timingów na bossach, mam wrażenie. Bardziej niż cokolwiek innego. Może jednak? Oho. Nie podałem się miejsca, w którym jestem. Yep. Bardzo złe miejsce na unikanie Waterfalla na mój sposób. Nie, ja mam wrażenie, że odkąd przychodziłem Bloodborne na IDS2, to... Jest dużo miejsc, gdzie pery rzeczywiście się tam przydają i że da się te umiejętności przenieść jednocześnie. Jakby wiem, że każde Soulsy mają nieco inne parowanie, tak? I to też na pewno odrobinę przeszkadza, że jeżeli umiesz parować w DS1, to nie oznacza, że umiesz parować się w DS3, na przykład. Nie byłem pewien, czy to jest kopniak w sumie.
Jednocześnie są takie ataki jak ten, który teraz parowałem, że mi się go dużo łatwiej na przykład unika tym parowaniem. Bo to jest atak, który, na który zazwyczaj narzekam, że mnie trafia i nie wiem co z nim zrobić, jak normalnie go unikam. A jak go paruję, to jest śmieszna rzecz wręcz. Ona użyje teraz Waterfalla, a jestem w tym położeniu. Chuj z tym. Wait for it. Ona czeka, żeby mnie zmemować. Ona tylko czeka. Malenia, użyj tego Waterfalla, proszę. Czy ja mam cię pobić magią do końca? Wiedziałem. O ja pierdolę. Na. Znaczy ja wiem, że to zależy od procentów i wydaje mi się, że po prostu za szybko próbowałem. Obiec. Raz, dwa. Cztery. Cztery. Krościk. I spierdalam. A dobra, jak doskakuję, to jeszcze nie chcę. Ale teraz może chcieć. Ewidentnie jeszcze nie, bo by nie doskakiwała. Pery. Pery. Albo i nie. Pery. Obieg, obieg. Spierdam. To jest Waterfall Angle. A ja użyłem tego w złym miejscu. Ale dobra, jest okej. I do przodu. I tarcza. Grab. Pery. W ogóle... Elden Ring jest bardzo specyficzny, jeżeli chodzi o pery, bo ma parę różnych aszów, które parują. I jakkolwiek absurdalnie by to nie brzmiało, to najlepszy maszyn do parowania jest ten, który daje magiczne pery. Zjebałem. Znaczy generalnie chyba tak... Najlepsze, jeżeli chodzi o obszar działania, klatki i tak dalej, jest Golden Pery. Tylko wydaje mi się, że ono do zwykłego parowania potrzebuje many. Przez co nie jest aż tak dobre, jak mogłoby być. A Carrion Retaliation nie zużywa many, kiedy parujemy ataki. A jednocześnie ma tyle samo klatek, co Golden Pery. Kopniak. Pery. Pery. Obieg. Jeb. Pery. Nice. I uciekamy. Yep. Nie ma ten dobrze trafiłem. Zastanawiam się, ile razy już bym wygrał tą walkę, gdybym miał build bardziej pod ripostowanie aniżeli Takosa. Grabik. Bo mam wrażenie, że przynajmniej jedna walka by mi się już mogła powieść. Jakby wiem, że Kosa nakłada Frost, a Frost... O Boże. Zwiększa zadawane obrażenia.
Ale i tak mam wrażenie po prostu, że dedykowane riposty mogłyby zadawać więcej wtedy. Coś jak skill w tym, w Bloodborne'ie. Jebnę jej. I spierdam. Powinna być na tyle daleko, że będzie chciała prawdopodobnie waterfallnąć, więc mogę się wyleczyć w tym czasie. Albo i nie. Obiegnijmy na wypadek, jakby jednak chciała. Ja waterfallę rozgrywam tak bezpiecznie, jak to fizycznie możliwe, przez to, jak niebezpieczny jest ten atak. Yep. Za daleko byłem. To się tak robi. Dwie flaszki. To się obiega. Kopniak. Pery. Nice. L2 i uciekać. W tamtą stronę byłam więcej miejsca. Stars of Ruin. Stars of Ruin? Yep. Bonk, bonk. Hops, hops. Pere. Rol. Kopniak. Pere. Chuja. Yep, powinien to spadawać. Flaszka. Pere. Pere. Domyślam się, że Sevik by pewnie w tym momencie mi mówił coś po kraju, że lepiej było ten. Że lepiej było po prostu już się dobić. Bo pamiętam, że na Bloodborne mi często mówił, że podziwiał mnie, że tak często paduje zamiast po prostu dobić bossa, albo bić go w ogóle. Kopniak. Pere, chuja. To powinno być pere. Spiedam. Przodu. Do przodu. Kopniak. A, kurde. Kopniak. Ops. Kopniak. Ona strasznie dużo kopniaków używa w tej fazie. To jest frustrujące. Co nie zastanawiam się, na ile bym przeszedł DLC-ka, gdybym używał broni, która nie skaluje aż tak dobrze ze skillem w Bloodborne'ie. Bo podejrzewam, że Maria i Orfan zeszliby mi dużo dłużej. Bo to byli dwaj bossowie, gdzie nie czułem, żebym miał im za bardzo wciskać obrażenia, kiedy, jeżeli nie paduje. Kopniak. Pery. Dobra, YOLO, spróbuję dostać teraz i wierzę, że nie będzie tego. Nie będzie jeszcze waterfalla. Mogę to spadować. To też. Pierwszy raz chyba mi to zrobiła z takiego bliska TBH.
ale potem trzeba będzie uciekać. I to tak w tempie ekspresowym. Yep. Chyba byłem zabit o ścianę i ona się rozbiła o ścianę i przez to trzeci waterfall nie poszedł tak jak myślałem, że pójdzie. Jakby wiem, że to jest trochę takie dziwne, ale ja mam wyuczone schematy tej walki. Trochę i jeżeli coś idzie nie do końca zgodnie ze schematem, to cały mój plan legnie w gruzach i wszystko idzie się jebać tak jak na załączonym przed chwilą. Gdzie można się zastanawiać, na pewno na tym powinna polegać walka z bossem, ale to też nie jest tak, że mój sposób walki jest jedynym, tak? O Jezu, zjebałem. Burp. 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 I będzie spierdane. Tylko jestem po złej stronie do spierdania i to jest najgorsze. A dobra, jestem po dobrej stronie do spierdania. Otóż to. No jak na sep po prostu, dla bezpieczeństwa. Parowanie to jest bardzo uzależniająca rzecz, tak ci powiem sobie. Że jak zaczniesz go używać, to potem oduczysz się walczyć w inny sposób. To mnie czasami trochę boli. A, to było parę. Właśnie, tak się zastanawiam w sumie. Czy wciąż jest ten błąd w Elden Ringu? Jeżeli chodzi o malenie. Ale zaraz się przekonamy. Chyba go naprawili, ale zerknę. Albo i nie zerknę? Albo i zerknę? Okej, nie zerknę. Pewną częścią DLC 1D3 jest parowanie. Na pewno żadną częścią w DS1 nie jest parowanie, bo hehe, ile bossów jest odpornych na parowanie w DS1? Wszyscy poza jednym. Najbliższej wierzę w ciebie. I mean, ja wierzę, że jestem w stanie i nie chcę nawet specjalnie zmieniać buildu pod to. Jednocześnie powiem, że to jest 100% skill issue, a nie problem walki. Stałem się mało toksycznym graczem nagle. Coś jest ze mną nie tak. Muszę wrócić do toksyczności. Zjebana walka chujowa, nie da się w nią grać. Absolutnie zjebany boss, nie da się w ogóle jej atakować nigdy. O Boże. Wow. Pamiętasz, że to mnie jeszcze dziabnie? Ależ to? Znaczy, że to nie jest waterfall? Jebnie mnie jest waterfall i się wkurwie.
Gentleman. Potem będzie waterfall. Hello. Yep. O jest, to było okropne. A, to jest Estus time. Chujowa. Fede. Obieg. A? Kopniak. Fede. Potem wchodzi dwójka i bieg do tyłu. Chyba jestem daleko. No jak tam? Jeszcze nie. Jestem w tym miejscu. Niech trochę podejdzie, a ja spróbuję obiec w którąś stronę. Niech tu podejdzie i ja teraz w prawo biegnę. W prawo biegnę, obiegnę ją o 180 stopni i spróbuję do tyłu biec potencjalnie. Bo to jest bardzo duże znowu te faula. Zobaczmy. Dobrze myślę. O kurwa, ja nie mam staminy. To mało. A dobra, jestem daleko. Wszystko jest okej. O kurwa. Chcesz, to sobie odskakuj. Dasz. Pere. No, fuck off. Mam wrażenie, że jak jej nie spaduje, to gubię, kiedy ona waterfalla używa. Pa. Nie fortunne. Najgorsze jest to, że podejrzewałem, że przeżywałbym te waterfalle, gdybym używał częściej stosów. Bo zauważcie, że kończę z... Jestem na waterfallu z niepełnym HP i mam ten... Mam fuję stosów. Fajna persona 2. Wydawało mi się, że zmieniałem go. Czyżby Twitch mnie ojebał? Bąk. Jolo? Yep. Tytuł streama. A to już tytułu nie chciało mi się zmieniać. TBH. Mógłbym zmienić, ale... Tak naprawdę to jest taki poziom trudności, jaki powinno prezentować moje SMT, a nie to, co Persona 2 robiła. Persona 2 to not my SMT. Not my Atlus game. Nie gram w grę Atlusa dla każulstwa. Bąk. To mogło być pere. Grab. Przymykam ten say Blade of Mikalor. Oh yeah. Chyba spierdamy. Chyba, że Mania twierdzi inaczej. Ale nie wydaje mi się. Ona chyba chce twierdzić inaczej, to jest najgorsze.
Ale nie. Weź użyj tego Waterfalla, pes. Dziękuję. Jestem w niefortunnym położeniu. Okej, żartowałem. Jak patrzę na te paski statusów, to się zastanawiam, czy jeżeli wystarczająco często bym zmieniał tarczę, to czy by mi się napełnił kopniak? Pery. Pery. Riposta. Zniknęła mi w kwiatach na chwilę. To mi się wydaje, że będzie waterfall. Albo mi się tylko wydaje, I guess. Nope, nie wydaje mi się. O kurwa. Dobra, została na szczęście w bezpiecznym miejscu. Dodge. Dobra. Ops. Pere. 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 Najlepsze jest to, że wszystkie ataki mają tak naprawdę bardzo podobne okienko na parowanie, mam wrażenie. A? Poza tym. A? I teraz chcę sprawdzić swoją teorię parując ją. Powiedziałem parując ją. Ups, ups. Pere. 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 To miało być pere. Ups, ups. Pere. Fajny HP, ale nie? Ona użyje Waterfalla. Nie! Kurwa! Wiem, że był... Gani to, co chciałem sprawdzić, to wiem, że był przez jakiś czas bug, który polegał na tym, że... Jeżeli zabije się malenie parując to, znaczy postując to, że jej druga faza umiera automatycznie i chciałem to zobaczyć, czy działa. To było do spadowania, goddammit. Bonk, bonk. Pery. Kopniak. Pery. Pery. Leżeć. To brzmi, to był bug, okej? Okay? To nie jest tak, że to było zaprogramowane czy coś. Więc to pytanie bardziej, czy oni to naprawili w końcu. Ups. Dobra. Ups. 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 Kopniak. O Jezu. Ej, zły timing. Pere. Pere. Kurwa, wiedziałem. Po tym jak zaczęła chodzić, a nie mnie atakować, to powinienem się spodziewać, że zrobi to, co zrobi. Goddammit. Tego waterfallu naprawdę da się wyczuć, kiedy ona chce go użyć tak naprawdę. I powinienem zwracać na to uwagę częściej. Pajacul, pajacul, pajacul. Najgorsze jest to, że bez respekowania muszę używać tego przedmiotu, który mi znacząco zwiększa obrażenia przyjmowane, bo nie mogę nosić kosy inaczej. Yep. Ale respekować się specjalnie na tą walkę nie chcę, zwłaszcza, że jest to mój build co-opowy.
A swoją drogą na koopie ten boss ma jakieś 2,5 lata więcej HP, więc ogólnie też jest fajnie. Kopniak. No, not even close, by the way. Kopniak. No nie jest jedna z tych walk. Kopniak. Ze względu na to, że statów nie mam. Bo to jest mój build pod maga generalnie. I mam bardzo mało siły dexa na nim, a kosa wymaga więcej bodaj siły niż mam. Muszę zmienić czar, bo stresów oni się szybciej rzucają. Więc jeżeli chcę tylko sprawdzać Wotet Faula, to stresów oni będą lepsze. Jestem w złym miejscu na Wotet Faula. O mój Boże, jestem bardzo w złym miejscu, dobrze, że go nie użyła. O jedo, zjebałem. Ups, flaszka. Pery? Kopniak. Nie, przenielowałem w nią. A, jest, to było pery. Shinji, imbecylu. To też było pere. A to jest moja śmierć. A bo i nie. Kopniak. Grab. Popsułem się trochę. Nie podoba mi się to. Fine. Rozumiem. Mam wrażenie, że jeżeli zostałem wytocony z rytmu, sobie jakś tam narzucę, to wszystko idzie mi się jebać trochę. Mam zbyt sztywne podejście do tej walki, że albo wyjdzie tak, jak mam w głowie założone, że wyjdzie, albo nie wyjdzie wcale. Goddammit. Ja też nie mógłbym zmienić talizmana, ale nie mam tak naprawdę nic dużo lepszego, co by mi pomogło. Zbroi też dużo ciężej nie założę w tej chwili. Czemu nie spadowałem, nie mam pojęcia. A to jest szybkie.
Ebe. Tym razem na pewno się uda. Kopią. Duże dawki kopią. Zesetowany mental na pewno pomoże. Czy jakoś tak. To mi na pewno nie pomoże, to Gekka mi się przycina, ale... jest okej. Okay. Let's fucking go. To jest ten run, mówię wam. Kopniak. Ach. Bank, bank. Pere. Pere. Grab. Pere. Pere dwójka i spierdalamy. Tę stronę, jeszcze kawałek dalej, Stars of Ruin. Yep. A? Bonk. Grab. Obiegamy. Nope. Get up. Pere. Nope. Tak. Leżeć. No i spiedamy. Jeszcze do mnie skacze niby. No, bo jak chcesz skakać, to poskaczemy, I guess. Ona jeszcze do mnie skacze. Aczkolwiek mam wrażenie, że to był bait. Tak zwany Moshi Moshi bait odes. Yep. Yep. Oj. Roll. Roll. Wyjdź stamtąd proszę, bo jest za ciasno. Pere. Nie pere? Pere. Pere. A, L2. Wziął, wziął, wziął. Do przodu. Do przodu. Flaszka. Topniak. Za daleko. A? Oj. Nie dobrze. Unlucky. Kopniak, o Boże. Pere. A? To teraz podejście do eksperymentu numer 2. Kurde, jakbym miał coś małego do rzucania. Coś takiego. Ona mnie bejci. Pomocy. A dobra. Jolo. To było do sparowania. Yep.
Stopniak. Ciot. Pere. Pere. To jest nie do sparowania. Pere. I zobaczmy. A? Excuse me? I before oni to w ten sposób naprawili. A ja absolutnie bym się nie dziwił. No właśnie próbuję, tylko... Well... Trochę mi to nie wychodzi. Yep. No! Kurwo. Re! Ile razy jeszcze muszę cię zabić? No! Jezu! Ależ ona mnie wkurwia dzisiaj. What the fuck? O! Jest literalnie nieśmiertelna. Holy fuck. Ale chujowo to zrobili, Jezu. Absolutnie chujowe rozwiązanie. Nie polecam. Ups, ups. Czuję się oszukany. I mean... Rozumiem, że jeżeli nie ma jakiegoś łatwego sposobu, żeby naprawić tego typu błąd, to jest to... I guess, że dobra rzecz... Ale... Jezu, przypomina mi się, jak dobrze działał ten. Jak dobrze Sevik się bawił z Ghostling Duo. Gdzie po prostu przeskipował większość tej walki. Bo blit jest rzeczą. Jebne. Yep.
Co nie to jeszcze jedna rzecz, która mnie zastanawia, to czy proc z Frosta by się podobnie nie zbugował? Ale to spodziewałbym się, że nie. Spierdalaj. W drugą stronę odrobinę. Stars of Rain. Yep. Ups, ups. Chyba jeszcze jednego waterfalla będę musiał uniknąć. Ups. Yep. Znaczy w tym wypadku to nie uniknąć, tylko po prostu umrzeć. To jest co nie zawsze zabawne. Kiedy doskonale wiem, co się stanie, zignoruję to, zwłaszcza po tym, jak to powiedziałem, i potem umrę. Studnia, studnia, studnia. Czyż to nie konsekwencje moich własnych działań? Czy jakoś tak doszło? Ups, ups. Kopniak. To było do spalowania chyba. Ale jak chcesz dwa razy to powtarzać, to... Bądź moim gościem. Ja? Bajo. W 100% bezpieczne jest to, by the way. Zero ryzyka. Bank. Wracaj do rogatego więzienia. Czy to już? Rozegrajmy to bezpiecznie. Powiedziałem, rozegrajmy to bezpiecznie. Jeszcze jeden waterfall będzie. Chyba, że na tym Perry ją zabiję. Ale wątpię. Nie, to po tym Perry idę się bawić w tego. W unikanie waterfalla. O, koleżanko. Spokojnie. Bez takich. Yep. You know what? Mogę sobie czasem pozwolić na to. A? No, fight me. Koleżanko.
Potem uciekamy, potem kategorycznie spierdalam. Bąk, bąk. Wydaje mi się, że jeżeli ona do nas podbiega, to jest bezpiecznie. Ale jeżeli robi to, co teraz na przykład, to nie jestem przekonany. Kurwo! Au! Scarlet Zod. Dobra. Odbiegnę, dobra. Nie jest dobre, nie jest okej. Okay. Kopniak, o Boże. Hops, hops. A? L2, proszę. Mnie jeszcze Frost nie wszedł. Niedobrze. Jak podbiega, to jest bezpiecznie. Jak nie podbiega, to nie jest bezpiecznie. Au. O cholera, to miało zasięg. A, bezpiecznie, wszystko jest bezpiecznie. Wszystko jest okej. Okay. Wiem, co robię. Kiedy Frost wejdzie? Teraz? Nope. A, do tyłu, do tyłu, do tyłu. A, spiedamy. Rol, rol. Ucieczka. A, idzie powoli. Okej. Okay. Idzie powoli. A? Jest ok. To nie jest dobry atak, bo go nie można parować. To też nie jest dobry atak, bo jego też nie można parować. Au, kurwa. To jest dobry atak. Pede. Ej, z tym atakiem. Daj mi spokój. A, kurwa. Debil. Kopniak. Spierdalando. Ostatnie flaszki. To było sparowalne. A? Mam wrażenie, że jej HP w ogóle nie spada. To jest najgorsze uczucie, jeżeli daje mi trafiać. To jest waterfall? Nie. Kopniak. Dobra. Druga faza mam wrażenie dużo mniej przewidywalny pattern i muszę się tego nauczyć.
Przede wszystkim nie mogę aż tak łatwo jej chain padować, jak robię to w pierwszej fazie. Mam wrażenie. A? Frosty nie wchodzi w ogóle. Niedobrze. Pede. To jest okej. Pede. Chcę, żeby podbiegła. O Boże, nie mam miejsca. Chociaż może... Nope. Czułem, że nie mam miejsca. Jakbym od początku uciekał w dobrą stronę, to bym miał miejsce. I najwyżej ostatni atak bym przerolował. Fuck. Czy mogę podać ciebie albo Sylwika na lolki? Jak bardzo pilne to jest, bo chciałem jeszcze jakieś 2 czy 3 próby sobie zrobić. Jeżeli jesteś w stanie tyle zaczekać, to ja chętnie przejdę. Sevik raczej nie będzie grał, bo nie ma dostępu do kompa, tak do grania, że tak powiemy. Matka dostał motywacji do grania. Jezu, dajcie mi 2 czy 3 próby i przejdę. Czuję, że jestem w rytmie. Znaczy, jeżeli będę szedł na lolki, to ten, to będę znikał też ze streama, żeby nie było. Czekamy, okej. Okay. To mówię, a za chwilę, znaczy za chwilę, w miarę niedługo powinienem być. Nie, nie planuję streamować linii na tym kanale. Zwłaszcza patrząc na to, jak mi ostatnio idzie. To nie jest coś, co warto pokazywać ludziom. Ulala. Nie, nie, spokojnie. Ja też raczej jakoś specjalnie długo nie panowałem, żeby nie było. Nie jest to jeden z tych dni, gdzie planuję streamować do północy czy do pierwszej. Najgorsze jest to, że ja czuję, że ta walka jest do zrobienia, tylko to jest kwestia moich błędów, a nie bullshitu. Co wiem, że jest często zarzutem do Malenii. Na przykład to, że tutaj nie sparowałem, to był mój błąd. To, że tutaj nie spadowałem, to też był mój błąd. Możesz zrobić 24 godziny streama? Mógłbym, ale musiałbym mieć plan na 24-godzinnego streama. Bo tak bez planu... Pewnie by się coś na spontana wymyśliło, ale... Też bym na pewno nie chciał go robić samemu, bo nie ukrywam, że... nie to. Przyjemniej mi się siedzi na streamach, jak z kimś jestem, ale pięknie się dałem skopać. Czemu mi to pedy nie wchodzi? Bo to już któryś raz. Także jak coś, to jest ostatnia próba, żeby nie było. Jak teraz nie wyjdzie, to idę. What the fuck? To pary mi nie wchodzi jedno konkretne. Czy je trzeba będzie sprawić? No, robić chyba tak. No, to się tak paruje na pewno i to się tak paruje. Nie, nie chcę streamować lorków. Pary. 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 Riposta. R2 i spierdalamy. Bajo!
Ona do mnie podbiegła, nie pchaj mnie to. Ona mnie bejci. Za tym z całym szacunkiem, ale nie jestem pewien, czy odważyłbym się streamować z Mordką. Szanuję swój kanał. Opniak. Au. Kopniak. Krap. Proszę nie waterfall. Okej. Okay. Lecą banalne bomby. I mean, spodziewałbym się, że może polecieć coś, co administracji Twitcha mogłoby się nie spodobać, tak powiem. A to jeszcze nie waterfall, to jest waterfall, tylko ona mnie bejci. Proszę przestań nie bejcić, koleżanko. Proszę. Ja wiem, co ty planujesz. Nie oszukasz mnie. Nie zrobisz mnie w chuja. Nie dam ci odnowić 3/4 HP na waterfalla. Jedź dalej. Okej, okay, najwyraźniej. O Boże, nie mam manep? To mało? Yep. Bąk. Doskonale. Bąk. Chyba? Wiedziałem, że i tak nie mogę tej podstawować na śmierć, więc postanowiłem ją dobić normalnie. Oj! Dobra, żyje. Czerwona flaszka? Jest okej. Okay. Chyba wykopię czerwone. No dawaj. Dawaj śludwo. To było spadowalne. Mech. Kopniak. O, żeż kurwa. Zjebałem. Kopniak. Lol, lol. No. O, waterfall. Jestem za blisko? Ja. Goddammit. Byłem za blisko na pierwszego. Fuck, fuck. Anyway. Na dziś to było tyle. Dzięki wam za przybycie. Przypominam, że w tym tygodniu moich streamów nie będzie, w sensie tych poniedziałkowych i środowych, bo jestem na drugiej zmianie. W przyszłą sobotę persona powinna być już normalnie. I jutro Lampa też planował. Ale dziś to było tyle. I trzymajcie, bo. Cześć!